Dzień dobry nam wszystkim na 35. turkusowym śniadaniu. Jest mi bardzo miło, bo dzisiaj będzie naprawdę fajny temat, ten, co do którego ja sobie zadaję pytanie. Czym tak naprawdę jest socjokracja? Czym jest holakracja? Czym się różnią? A czy w tle, i jeżeli tak, to co ma wspólnego z tym demokracja? I na dzisiejszym turkusowym śniadaniu w Łodzi gościmy Paulinę i Irenę. Ja w sumie nie będę opowiadać o was, dziewczyny, zaraz o sobie opowiecie. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, co robicie, jak robicie i po co to robicie, to też poniekąd. I tutaj przy okazji jestem pełen wdzięczności dla was też za wspieranie turkusowych śniadań, za prowadzenie turkusowych śniadań, bo to jest duża wartość. Tak przy okazji dla nas wszystkich jeszcze chciałem powiedzieć, że dzisiaj zgodnie z wyliczeniami, które ja gdzieś tam prowadzę, mamy 200. turkusowe śniadanie, jeżeli chodzi o wszystkie turkusowe śniadania, które się odbywają. Na chwilkę zerknę jeszcze do statystyk. No, ja, do statystyk i powiem tak, że turkusowe śniadania były do tej pory w 8, 9, 10, 11, w 12 miastach. Aktywnie, jeżeli patrzymy na ten rok, to odbywają się w 4 miastach: Wrocław, Warszawa, Łódź i Kalisz. Dodatkowo aktywny jest Cieszyn, Kraków. W tle przyczaił się Poznań, w tle ukryło się na chwilkę Trójmiasto, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Turkusowe śniadania są po to, żebyśmy mieli platformę w takich spotkań do porozmawiania o Turkusie, ale też nie o Turkusie, bardziej o praktykach zarządzania, działania, które są troszkę inne, które wspierają nas wszystkich, zarówno jako ludzi, jak też jako firmy, jako przedsiębiorstwo. I to jest, myślę, że duża wartość. Wow, się nagadałem. To w tym momencie chciałbym oddać w takim razie scenę Ireno, Paulino, wam. Prowadzicie spotkanie. Wielkie dzięki i wielka wdzięczność z mojej strony. Dziękujemy za wprowadzenie. Paulo, czy ty chcesz powiedzieć parę słów o nas? Tak, czy jest taka potrzeba? Możemy trochę powiedzieć o nas. Będzie jeszcze raz nagrane na jakimś spotkaniu trochę o nas, to nigdy nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi. Reprezentujemy w tym momencie, pracujemy w ogóle w tandemie od jakiegoś czasu i czerpiemy z tego dużą radochę z Ireną. I tak jak Andrzej powiedział, pracujemy też w tym obszarze samoorganizacji. Turkus mając jako taki punkt odniesienia, bo to bardziej jako ideę, a nie tam to, co Lalu zrobił, to, że to nazwał, jest fajne. Natomiast jakby każda organizacja, która gdzieś wokół tego, tej idei krąży, jest unikatowa i wykorzystuje swoje podejście, swoją kulturę, tworzy coś takiego specyficznego dla siebie, choć są zarysy tego, o czym my będziemy dzisiaj mówiły, takich praktyk, które mogą pomagać w dążeniu do tak zwanego turkusu, nazwijmy tak, my to lubimy nazywać bardziej samoorganizacją po prostu. I reprezentujemy w tej chwili, pracujemy razem jeszcze z dwiema innymi dziewczynami, sam Babiniec nam się zrobił w Polsce przynajmniej, w energize.org Polska, która jest siostrzane w stosunku, właśnie Irenka wyświetliła logo, siostrzane w stosunku do energized.org holenderskiego, które swoje korzenie ma w holakracji właśnie i w podejściu holakratycznym i w implementowaniu holakracji w firmach. Jak się trochę powiedziałabym śmiesznie, bo anegdotycznie można powiedzieć, dlatego że jest to firma holenderska, która wdraża coś, co jest oparte na metodyce, która wychodzi z Holandii, która poszła do Stanów i wróciła do Holandii. Tak trochę ciekawą historię i ciekawe koło zatoczyła i tam jest też około 10 osób, które też są pasjonatami, mają mnóstwo doświadczeń z różnych organizacji na terenie Holandii i innych krajów wokół Holandii. A naszym zadaniem jest towarzyszenie w samoorganizowaniu się w Polsce i my wykorzystujemy, dodajemy dużo więcej socjokratycznego podejścia do tego, co robimy. Także tak.
Obydwie jesteśmy z Ilenką z dużym doświadczeniem w tradycyjnych organizacjach, tak to nazwijmy, korporacyjnych. Kolorów nie wymieniamy i także i też z takim pewnie marzeniem, głodem tego, żeby organizacje były przyjaznymi miejscami dla czy to firmy, czy jakiekolwiek inne organizacje, które jesteśmy po prostu przyjaznymi dla nas. Szkoda życia, żeby były inne po prostu. Nie wiem, Ręka, chcesz coś dodać? Nie, nie, chyba nie. Myślę, że to wystarczy od nas. Dzięki. Dzięki za Dobra. To. Dobrze, słuchajcie, to dzisiaj mamy właśnie temat socjokracja i holakracja. Hola to jest tak mylone z holo, natomiast często natomiast nazwa własna to jest nazwa w ogóle własna. Holakracja, socjokracja to nie jest nazwa własna, to jest bardziej pewien termin, określenie. I to, do czego Was chcemy zaprosić teraz, to trochę opowiemy o historii, skąd się w ogóle wzięło, jak się tworzyły te różne podejścia samosocjokratyczne, potem też elementy, różne odmiany, powiedziałabym, niuanse socjokracji, które z tej socjokracji inicjalnej wychodzą i jak też, w którym momencie się pojawiła holakracja na horyzoncie. I potem mamy taki kawałek, żeby trochę porozmawiać o esencji tych dwóch podejść, czym, co jest wspólne dla nich, co jest taką podstawą, a gdzie są elementy, które je różnią i które z tych elementów z naszego doświadczenia, w jakich są dopasowane do lepiej lub gorzej do różnych jakby podkładu kulturowego, który spotykamy w organizacji, tak? Bez takiego wskazania, co jest lepsze, to czy to, to wszystko zależy jak zwykle od tego, w którym miejscu jesteśmy i z jaką organizacją pracujemy. Jelenka, twoje łapki. Tak. Obiecujemy, że historia nie będzie długa, ale jednak wierzymy bardzo w to, że zrozumienie tych korzeni jest dosyć esencjonalne do tego, żeby dzisiaj, w dzisiejszym świecie zauważyć faktycznie tę esencję różnicy. Więc jak widzicie, te korzenie naprawdę głęboko sięgają. Tutaj są dosyć odległe daty na tym obrazku. August Comte i Lester Frank Ward, dwaj ludzie jeszcze z poprzedniej epoki, których ważna rola polegała na tym, że obaj byli, można powiedzieć, ojcami socjokracji. August Comte, filozof francuski, socjolog, nazwany ojcem socjokracji, jego wkład w to, o czym dzisiaj będziemy mówić, był taki, że bardzo wierzył, że zarządzanie w ogóle w społeczeństwie powinno być oparte na nauce, nauce socjologii właśnie. To był, słuchajcie, okres, w którym działa się rewolucja przemysłowa, pozytywizm, rola nauki. I on bardzo mocno na tej fali krytykował rządy autokratyczne, skłócone partie, postulował, żeby rządzili ludzie, którzy wiedzą, jak to robić. Właśnie socjologia z tego miejsca. I ten termin socjokracja wtedy właśnie się pojawił na horyzoncie. On u Comte'a miał troszeczkę inny odcień niż u jakby człowieka, który troszkę przejął po nim tę pałeczkę. Lester Ward, on naukowiec w licznych dziedzinach przyrodniczych i humanistycznych, zrobił krok dalej, bo jakby zgadzając się w pełni z tym, co głosił August Comte, mówił, że to nie socjologowie powinni zarządzać społeczeństwem jako ci, którzy wiedzą, tylko sami ludzie, same społeczności, ludzi, którzy są razem, pracują razem, żyją blisko siebie, w sąsiedztwach, którzy tworzą określone struktury społeczne, wspierani przez naukę. Bardzo promował taki właśnie społeczny liberalizm i progresywną edukację. Więc jakby z tych dwóch takich potężnych nurtów filozoficznych, ciągle to wszystko w tamtych czasach było na etapie dyskusji, powstała pierwsza praktyka socjokratyczna. To jest ten trzeci korzeń tutaj naszego drzewa. Cornelius Bucca, Holender i jego żona Betty Cadbury, tak, z tych Cadburych od czekolady, oni jako pierwsi wdrożyli te myśli swoich poprzedników w praktykę.
I to w dodatku w formie szkoły. Szkoły, którą dzisiaj nazwalibyśmy demokratyczną. Tak jak widzicie, w okresie międzywojennym, zresztą w ogóle Kisbuka i jego żona byli bardzo aktywnymi pacyfistami, wielokrotnie internowani, zatrzymywani, ale bardzo aktywnie działający na tę rzecz. I oni zebrali społeczność dzieci różnych narodowości, różnych pochodzeń. Syria, to było takie miejsce, w którym to w ogóle miało początek. Ale dobra, przepraszam, nie będę się zagłębiać w takie szczegóły. W każdym razie w tej szkole takie decyzje, znaczy, przepraszam, takie zasady panowały. Decyzje podejmujemy razem. Wszystkie decyzje powinny uwzględniać perspektywę, dobro wszystkich uczestników, albo co najmniej im nie szkodzić. Więc jakby tam wcieliła się w życie taka idea demokracji społecznościowej. Ta ich szkoła nazywała się Children's Community Workshop. Była takim miejscem faktycznie praktykowania tych idei wcześniej głoszonych przez naukowców. I z tego wszystkiego uczeń jeszcze, tej Ilenka, szkoły... Ja ci jeszcze może, jakby mam potrzebę jeszcze przerwania i dołożenia tutaj jednego elementu, który może być też istotny, bo Buka i jego żona byli kwakrami. Tak? To jest taki odłam też chrześcijański, który ma taką ideę, że mamy bezpośredni kontakt z istotą wyższą, i każdy jest oświecony. W każdym jest ważny kawałek prawdy. I ta praktyka, na przykład praktyka kręgu, praktyka włączania wszystkich perspektyw, to też była praktyka, to jest praktyka kwakierska. Więc Buke, jak napisał też tekst dotyczący właśnie socjokracji, czyli dla niego przyszłej demokracji albo esencji demokracji. Zresztą jak się ten tekst czyta, słuchajcie, to jest mega aktualny. Co z tego, że ma setkę? To jest po prostu, jakbyście czytali o dzisiejszym świecie, o tym właśnie, jak się wszyscy, jak nie ma sensu, większość, jakby nie jest reprezentatywna głosowanie większościowe, że to nie prowadzi do tego, żeby integrować wszystkie zdania, to właśnie on stwierdził, że jeżeli mamy tą społeczność kwakierską, jeżeli w szkole demokratycznej to działa, to stworzenie społeczeństwa, tak, większych społeczności, które tak działają, w jego mniemaniu powinno być możliwe na tych zasadach. Tak? Stworzyliśmy demokrację, stworzyliśmy na innych, tak, na większościowych, na reprezentacji, która nie reprezentuje de facto ludzi. Więc tu są takie elementy, o których Buke mówi. I z takiej właśnie szkoły wywodzi się Gerard Endenburg. I on, słuchajcie, jak poszedł na studia i zetknął się z taką typową, systemową szkołą, to zauważył, że to środowisko kształtuje nasze zachowanie. Studenci, jego koledzy byli zupełnie, zupełnie wrogo do siebie nastawieni w porównaniu do tego, czego doświadczył w tej pierwszej szkole Kisa i Betty Buków. I jakby zauważył, że to ma niesamowicie ogromny wpływ, jak te właśnie wcześniej wspomniane struktury społeczne czy szeroko rozumiane środowisko kształtuje sposób, w jaki się zachowujemy, kim w ogóle jesteśmy. Endenburg był inżynierem, elektrykiem, w szczególności interesowała go cybernetyka, czyli nauka o kontrolowaniu i komunikacji w złożonych systemach. I jednocześnie był synem przedsiębiorców, którzy pomimo, że mieli bardzo socjalistyczne poglądy, to jednocześnie bardzo wierzyli w kapitalizm jako jakby ustrój ekonomiczny, nie społeczny, tylko w to, że biznes musi się kręcić, żeby, wiecie, dobrze funkcjonowali wszyscy ludzie w społeczności. Oni byli właścicielami firmy, w pewnym momencie zaprosili swojego syna do przejęcia, do prowadzenia najpierw części, potem całości tej firmy i on, słuchajcie, zobaczył, że nauka zarządzania jest jakaś taka, w porównaniu do tej nauk ścisłych, w których on się specjalizował, strasznie mało konkretna. Więc on to zaczął miksować. Te zasady cybernetyki, te zasady, które znał z inżynierii, zaczął łączyć i wprowadzać w sposobie, jaki zarządzał tą firmą. Endenburg Elektrotechnik z małego elektrycznego sklepu przez lata rozrosła się, istniejąca zresztą do dziś firma, w taką firmę, która instaluje
bardzo złożone, bardzo skomplikowane systemy elektryczne na łodziach podwodnych, elektrowniach jądrowych i różnych tego typu rzeczach. I w tych eksperymentach, w procesie rozbudowywania właśnie wszystkiego tego, co Endenburg ze sobą niósł jako takie dziedzictwo, można powiedzieć, powstała metoda kół socjokratycznych, SCM. To okazało się ogromnym sukcesem dla tej konkretnej firmy i oczywiście wieść się rozniosła. Firmy zaczęły patrzeć na to, w jaki sposób, czym się różni, jak funkcjonuje akurat firma Endenburg Elektrotechnik. Doceniły ten wkład Endenburga również w ogóle władze holenderskie, dlatego że w Holandii w tamtym czasie związki zawodowe były obowiązkowe. Ta firma została zwolniona z tego obowiązku, bo uznano, że ten system jeszcze lepiej chroni prawa pracowników niż te obowiązkowe związki zawodowe. I z tego sukcesu wzięła się pierwsza grupa konsultingowa założona właśnie przez Endenburga i przez Anne Wiik, jego przyjaciółkę, która zaczęła tę metodę rozpowszechniać. Kolejnym krokiem było, to wszystko działo się w Holandii po holendersku, więc ważnym krokiem było to, co zrobił John Buck, który jako pierwszy przetłumaczył, w ogóle nauczył się holenderskiego po to, żeby to poznać, przetłumaczył, spisał w książce We the People i w ten sposób wieść poszła w anglojęzyczny świat. I od tego czasu zaczęły wyrastać różne inne grupy, które promują socjokrację i uczą tej metody. Tutaj jest tylko kilka szyldów takich po prostu ilustrujących zjawisko, które jest bardzo dynamicznie się rozwija. My z Paulą jesteśmy najbliżej związane z tą tutaj u góry grupą Sociocracy for All, ale one wszystkie nawzajem się znają i w większości są bardzo zaprzyjaźnione i współpracują. No i to powiemy tylko, że Sociocracy for All, nazwa mówi sama za siebie, tak? To jest misja, żeby rozpowszechnić, żeby pokazywać, że można inaczej, że działa, czyli to pracować inaczej, czy można inaczej. Profesora Bittlego tutaj jest esencją w ogóle działania tej organizacji. Tak, dokładnie. W 2014 książka, którą, jak przypuszczam, wszyscy znamy. Co ciekawe, ta książka, chociaż z tych samych kręgów geograficznych i kulturowych się wywodzi, to nie wspomniała o socjokracji. Najprawdopodobniej dlatego, że Frederic Laloux nie trafił na socjokrację, najprawdopodobniej dlatego, że on patrzył na firmy. A socjokracja rzeczywiście ciągle jeszcze jest bardzo mocna w tych takich obszarach, gdzie są społeczności, organizacje, communities, co-housing, kooperatywy, szkoły, a stosunkowo słabiej pod szyldem socjokracja znajduje swoje miejsce i odzwierciedlenie w firmach, takich biznesach typowych. Choć, ja dorzucę tutaj, choć Fryderyk jest Belgiem, a jednocześnie Belgia i Francja to są faktycznie dwa kraje, gdzie tych praktyk socjokratycznych, praktyk kręgów włączających jest i w firmach całkiem sporo. Więc to jest bardzo ciekawe, ale właśnie to, co powiedziała Irena, nie ma szyldu socjokracja, są praktyki, a nie ma szyldu jako takiego. Tak, i zauważcie, że Frederic Laloux rzeczywiście on nie opisywał żadnego systemu, tylko kilkanaście firm, które mają swoje sposoby na. Nie? I nazwał to turkusem. Wspomniał o holakracji, dlatego że ona jest taka wyraziście zaznaczona na rynku. Nie? Jest firma po prostu. Tak, jest holakracja. Jest firma, jest tak jak być może to widzicie, zastrzeżonym znakiem handlowym, dlatego holakrację piszemy z wielkiej litery, a socjokrację, tak jak demokrację, na przykład z małej, nie? Bo to są jakby inne zjawiska. To jest nazwa własna produktu, a socjokracja pewne zjawisko społeczne. W każdym razie wspomniał w swojej książce o holakracji. Mniej więcej w podobnym czasie James Priest i Brian Robertson rozwinęli takie odmiany właśnie systemów do zarządzania, niesamowicie mocno budujące na socjokracji, będziemy o tym mówić, natomiast skierowane rzeczywiście w stronę biznesu, inspirowane mocno agilem, leanem, tutaj mówię o socjokracji 3.0,
No, a o holokracji będziemy opowiadać za chwilę więcej, więc tylko tyle tutaj, że jakby w takim kontekście, w takim środowisku, w takim tle się pojawiła. Okej? Okay? Idę dalej, Paula. Tak, idziesz dalej. Tak, jeszcze takie może jedno zdanie. Jedno i drugie, socjokracja i holakracja, jest określonym systemem zarządczym. Systemem, czyli zbiorem zasad. Holakracja opisała to w Konstytucji. Socjokracja, Ted Rau i Jerry Koch Gonzalez opisali to w książce. Różnica natomiast jest jeszcze warta podkreślenia, że holakracja traktuje swoje praktyki, teraz to już troszkę nie jest prawda, ale przez wiele lat tak było wszystko albo nic. Jakby grasz w tę grę, to wszystkich jej zasad musisz przestrzegać. Stąd tutaj ta ikona boiska. Natomiast socjokratyczne praktyki były stosowane bardziej jako takie kierunkowe, wskazówkowe, nie takie preskrypcyjne w sposób ścisły, tylko zachęcające i podpowiadające. Esencja. Czyli można by było potraktować holokrację jako taki system, a socjokrację jako takie dobre praktyki, tak? Czyli tutaj możemy powyjmować, powsadzać i jest wtedy mowa, że warto, a w holokracji było, że całość daje nam wartość, a jak co po niektóre tylko rzeczy, to nie gwarantujemy sukcesu, tak? To samo zdanie można wypowiedzieć o socjokracji, że im pełniejszy masz ten zestaw, tym on lepiej funkcjonuje, bo jest to system. Są to połączone naczynia. Natomiast sposób, w jaki to jest prezentowane, tak jak powiedziałam, teraz to już nie jest prawda. Holakracja teraz przechodzi na modułowość również, wybieraj po kolei, nie musisz wszystkiego, ale przez wiele lat Brian Robertson, twórca holakracji, bardzo dbał o to, żeby to było koniecznie w całości, a socjokracja nie miała takiej zaciętości w tym dbaniu. Zalecała to, ale nie obwarowywała tego konstytucją, formalnym podpisem i wdrożeniem na raz wszystkiego. Okej, dzięki. Paula, przekazuję ci pałeczkę. Tak, tutaj zaczynamy od tego, co łączy, tak? Bo holakracja została jakby zbudowana na socjokracji, mnóstwo praktyk jest zaczerpniętych z tejże, więc jest sporo elementów, które są wspólne, tak? I to jest mega ważne, że jest w obydwu systemach jest odniesienie do celu, ewolucyjnego celu, tutaj tak już z tą terminologią, której używał Leloup, tak? A w każdym razie celu organizacji. Holakracja bardzo mocno się odnosi też do tego, że jest to wyższy cel, coś, co jest takim duchem organizacji. W socjokracji nie ma takiego mocnego zaznaczenia tego faktu, natomiast obydwie mają ten cel i ewolucyjny cel jako punkt odniesienia. W obydwu systemach jest założenie samoorganizacji, więc dystrybucja władzy następuje i żeby decydowały osoby te, które wiedzą, tak? Czyli decyduje ten, kto wie i decyduje ten, kto robi, tak? Który ma najlepszą wiedzę o tym, co będzie dobre w tym momencie do zrealizowania określonego celu. Startujemy też z poziomu w obydwu systemach, że dopóki, i tutaj holokracja będzie mocniejsza, jeżeli chodzi o systemowość i praktyki przez konstytucję, natomiast że do momentu, kiedy sobie powiemy, że czegoś nie robimy, to wszystko możemy zrobić. Tak? To jest ten, poza holokracja ma narzuconą konstytucyjnie pewne praktyki, natomiast poza nimi wszystko jest dozwolone, byleby tylko, i to jest podstawowy zawsze punkt odniesienia, służyło realizacji celu. Dzięki czemu, ponieważ nie trzeba przebijać się przez gąszcz różnych zakazów, nakazów i polityk, obydwa te systemy dają większą efektywność i szybkość w działaniu. Nawet jeżeli pozornie może się wydawać, że na początku, ponieważ trzeba te wszystkie rzeczy poustalać, to ten czas zainwestowany jest w naszym odczuciu, tak, nie działamy, tylko ustalamy reguły albo się ich uczymy, jest takim czasem, który chcielibyśmy spożytkować inaczej, on jednak procentuje, on dokładnie procentuje tak, jak wytrenowanie
nie wiem, tych, którzy zmieniają koła przy Formule 1, tak? Oni po prostu mają pewne zasady, które przestrzegają, a to im daje szybkość, a celem jest szybkość zmiany koła, więc patrząc na to w ten sposób, tak, taki efekt uzyskujemy też dzięki socjokracji i kolakracji. Obydwa systemy są oparte na elastyczności, obydwa też bardzo mocno mówią, używają hasła wystarczająco dobre na teraz i wystarczająco bezpieczne, by spróbować, tak? W związku z tym, żeby zawsze patrzeć na to, co jest jednym krokiem w przód, jednym krokiem, który nas może posunąć w kierunku osiągnięcia naszego realizacji celu, tak? To jest przede wszystkim ten cały czas jest ten leitmotiv, jeżeli chodzi o działanie. W obydwu systemach nie ma hierarchii osób i tym samym hierarchii stanowisk jako takiej. Jest hierarchia celów, ale nie ma hierarchii ludzi. Potrzeby osób są na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o możliwość ich uwzględnienia, czyli każdy może powiedzieć, czego potrzebuje w danym kontekście i niezależnie od tego, w którym miejscu organizacji jest, w którym kręgu się znajduje, ile ról pełni, tak? Nie znaczy, że na przykład ktoś, to zaraz powiem o rolach, to pełni 5 ról, ma większy głos niż ten, który pełni jedną rolę, to jego czy jej głos jest równie ważny. Struktury minimalnie, tak? I tutaj w tych różnych podejściach socjokratycznym i holokratycznym, o którym już powiedzieliśmy trochę, że jakby samo wchodzenie z konstytucją w pełni, a z socjokracją etapami, to holokracja mówi struktury tyle, ile daje, tak naprawdę jest zapisane w konstytucji, a to oznacza kilka podstawowych praktyk. Nie więcej, a socjokracja będzie tą strukturę wdrażała po kolei, tak? Choć można, tak jak Irena powiedziała, im pełniejsze zastosowanie tych praktyk, tym jest ono bardziej kompletne i efektywne. Kręgi i rundy, tak? To też jest kawałek, który jest wspólny, czyli to, co jest inicjalnie było zachowane, jeżeli chodzi o odbukę, to włączanie, rundy służą temu i kręgi służą temu, żeby włączać głos wszystkich dokładnie tym samym, w tej samej wadze zdania, tak? I ostatnie, a w sumie chyba takie najmocniejsze i najbardziej odmienne, bo jak to wszystko czytamy do tej pory, no to jest takie, wydawać się może, no w sumie nie takie trudne i w sumie to możemy to w innych organizacjach też znaleźć. Natomiast to, co jest mega, mega istotne, to obydwa te systemy funkcjonują w oparciu o decyzje bazujące na consent, tak? Czyli przyzwoleniu, czyli braku sprzeciwu, czyli to, co mówiliśmy o demokracji. Demokracja w naszym wydaniu to jest demokracja większościowa, która mówi, głosujemy w jakikolwiek sposób i większość ma rację. Natomiast tutaj mówimy o decydowaniu przez brak sprzeciwu, czyli szukamy rozwiązania, które nie za którym wszyscy są, tylko wystarczająco dobrego, które nie budzi oporu w organizacji. Zobaczcie, jak to z poziomu fizyki jest fajnie pomyślane. Czyli nie szukam tego, co jest, da mi maksymalne przyspieszenie w grupie, która na przykład poprzez reprezentację ma przewagę, a nie wiem, mam 60% organizacji, która się temu sprzeciwia, więc z automatu jest opór, tylko szukam takiego miejsca, gdzie nie będę miała oporu. To znaczy tym samym warto włożyć energię w to, żeby poszukać tego miejsca, po to, żeby w momencie, kiedy ruszam, żeby mi było dużo łatwiej cokolwiek robić. Irenka, przekazuję. Z punktu widzenia. Ja jeszcze takie tylko pytanie mam, jak mogę. Jasne, dawaj. Czy i w socjokracji, i holakracji w ramach kręgów
Tam jest ta ciekawa rzecz podwójnego połączenia, czyli i tak. Tu, i tu jest to podwójne połączenie, czyli reprezentacja tak. danego okręgu poprzez dwie osoby? Tak. Okej. Okay. To zaraz jeszcze do tego przyjdziemy. Zacznijmy od konsentu. Dobra. Dobra. Chyba, że Irena woli odwrotnie. Tak? Nie ma znaczenia. Tak, jakby słuchajcie, proponuję, żebyśmy już zaczynali wchodzić w taką fazę bardziej dyskusji niż wykładu. Nie? To co miałyśmy powiedzieć, tak, znaczy powiedziałyśmy o częściach wspólnych, mamy jeszcze listę różnic, więc tę będziemy chciały wam jakby wymienić, ale tak naprawdę otwieramy dyskusję, więc zapraszamy do interakcji. Jeśli Andrzeju wywołujesz ten temat, to tak wygląda schemat struktury. Ten akurat obrazek jest wzięty z socjokratycznej książki, ale jakby zasada jest ta sama. Im dalej w stronę peryferiów, tym jakby władza jest oddawana do ludzi, którzy robią konkretną robotę, nie? Przepływ informacji jest niesamowicie istotny i on się realizuje właśnie poprzez to, że w każdym kręgu dwie osoby się powtarzają, czyli w tych ciemnych, szarych, załóżmy, że ten bąbel jest sprzedażą, tak, że to jest funkcja, która sprzedaje produkty naszej organizacji, to ten sprzedaje te czerwone, a ten sprzedaje te zielone, albo ten sprzedaje na północy kraju, a ten na południu kraju i sami decydują o tym, jak organizują swoją robotę. Natomiast mają takie tematy, które warto, żeby były zorganizowane z poziomu synergii, uwspólnione. Więc wtedy na spotkaniu spotyka się właśnie tutaj lider i reprezentant z obu tych północ-południe podzespołów i rozmawiają o tym, co u nas, co u was, co warto razem, co inaczej. Po prostu informacja przepływa, nie? Dzielą się i współpracują. I tak samo w każdym innym obszarze funkcyjnym, dowolnej organizacji czy firmy, odbywa się to połączenie pomiędzy zespołami. Centrum to jest takie centrum koordynacyjne. To nie jest centrum, które wysyła rozkazy do wykonania na peryferiach, tylko na odwrót. Centrum tylko koordynuje tę taką rzecz, którą warto skoordynować, bo cała reszta jest rozdystrybuowana, decyzyjność jest w tych obszarach, jakby tam, gdzie jest konkretna robota. To jest dokładnie ten model, tak najbardziej chyba odzwierciedla go Burzorg, nie? Ogromna, wielotysięczna organizacja i kilkanaście osób w centrum. To jest właśnie w tej strukturze tutaj widoczne. Lider i reprezentant są... Burzorg w tej chwili koło 13 tysięcy bodajże ma, tak? Jest. W Burzorgu w tej chwili kilkanaście tysięcy w sumie jest. Ja widziałam, gdzieś to tam centrum, liczbę, nie 16, wiem, tam jest. Tak. Tak, tak, w samej Holandii, ale jeszcze w tej chwili się rozrastają na Belgię, Anglia, już jakby też w tamtych krajach. Ciekawe jest to, że rządy zwróciły na to uwagę, tak, i patrzą na to, jak wdrożyć to podejście po prostu w służbie zdrowia, tak, a nie. I to jest mega, mega ciekawy element. Jeszcze takie pytanie, bo tutaj mamy dwa połączenia. Sorry, Irena, jeszcze tylko ostatnie pytanie na teraz. Dwa połączenia. Normalnie jak mamy zespoły reprezentowane, tak nie socjokratycznie, holokratycznie, tylko wydaje się tak normalnie, to jest reprezentant jeden. Tutaj jest dwóch. Dlaczego? Tak, tak, właśnie to chciałam powiedzieć, że to jest też, słuchajcie, echo wykształcenia inżynierskiego Endenburga, bo on, będąc przyzwyczajony, że to jest absolutnie najnormalniejsze na świecie, że jeśli coś jest przewodzone, prąd, woda, cokolwiek, to jednym kanałem może płynąć tylko w jedną stronę, a nie jednocześnie w obie. Nie? Zimna woda, ciepła woda, albo prąd do, prąd od i tak dalej. Więc on powiedział, lider jest taką osobą, która z tego, gdyby, bo tu jest jeszcze koło misji, wizji, tak? Tu jest taka grupa, która pilnuje strategii długoterminowych rzeczy i tak dalej, a tu jest taka koordynacja całościowa, nie? Jakby utrzymanie spójności kierunku. Więc lider właśnie od tej wizji, misji i spójności kierunku przekazuje informacje w dół, nie?
Słuchajcie, z punktu widzenia strategii zmierzamy trochę bardziej w lewo czy w prawo. Mamy pomysł, żeby wejść na nowe rynki albo coś takiego. Nie, albo więcej nam potrzeba obecności online, bo teraz cały świat się promuje online. To wtedy lider z tego typu komunikatami wraca z tych spotkań ogólniejszych do tych spotkań poszczególnych, coraz bardziej detalicznych zespołów i mówi, słuchajcie, takie rzeczy tam się dzieją. Nie, co my na to? Natomiast reprezentant przewodzi tę informację w drugą stronę. Co nam robi ten pomysł? Co my na to właśnie? Nie? Z naszego zespołu do góry, do centrum, a my mamy w takim razie takie pomysły, to proponujemy. Więc te dwie osoby się wymieniają, ale jednocześnie też wspierają. Najzwyczajniej w świecie są takim backupem dla siebie na spotkaniach. Jedna teoretycznie przewodzi z góry w dół, czy z centrum na peryferia, a druga w odwrotnym kierunku, ale jednocześnie dwugłos zawsze daje bogatszą perspektywę. Nie? Dlatego też my z Paulą lubimy razem pracować, bo zawsze, jak to przysłowie, tak? Co dwie głowy, to nie jedna. To nie jedna, dokładnie. Mhm. To, co jest jeszcze ciekawe, jeżeli chodzi o reprezentantów, może Irenka, jak wrócisz, jak na chwilkę tak, jeszcze, tak. Nie? To jeżeli oni są wybierani z kręgów, to zobaczcie, że taki reprezentant z kręgu najbardziej peryferyjnego na poziomie może się zdarzyć, że ta osoba, która jest wybrana z tego peryferyjnego do kolejnego i potem jeszcze do kolejnego, wyląduje w samym centrum, jako na poziomie reprezentanta. Tak, tak, bo to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że te role są wybierane przez zespół. Nie? To nie są role... Mhm. I to jest też troszkę różnica. Tutaj będą nam się zaczynały pojawiać różnice hola i socjo, nie? Bo w holakracji liderzy tradycyjnie są nadawani z góry. A w socjo to z centrum, tak? A w socjo to zespół jest tą najważniejszą jednostką i zespół wybiera sobie lidera. I reprezentant. Tak, a w holakracji reprezentant wybierany, natomiast lider reprezentuje szerszy krąg, tak? Więc trochę jest w ten sposób. I jakby jestem zaczynem kolejnego kręgu, w związku z tym jakby dostaję taką czapeczkę organizatora kolejnego kręgu i sobie gromadzi ludzi, jest jakby tą osobą, która wokół pełni tę rolę, która jakby jest koordynacyjna w ramach danego kręgu. Natomiast w socjokracji jest mocniejszy punkt na wybieralność liderów. I tutaj macie ten odniesienie na przykład do tego, co się znowu dzieje, działo w opisanej przez Lalu Favi, nie? Że Zobrist poddawał się dobrowolnym wyborom, tak, lidera całej organizacji co kilka lat, sprawdzał, czy ludzie go jeszcze chcą w ogóle, tak? czy chcą, żeby stał na czele tej organizacji. Więc to też jest taka w sumie duża też odwaga liderów z jednej strony, żeby tak występować i poddać się wyborowi, a z drugiej strony odwaga zespołów, żeby tak swoją rzeczywistość kreować. Więc tutaj mamy takie dwa elementy, które są mega istotne, a do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Wyobraźcie sobie, żeby dzieci w szkole wybierały nauczycieli, bo to by trzeba było od tego zacząć. Nawet tak, niekoniecznie, że swojego grona, ale w ogóle z którymi chcą pracować. Ale już sportowcy mogą wybrać swojego coacha. To różnie bywa. Pytanie, czy to jest moment... Zależy, w którym sporcie. Tak. Czy to jest moment, żeby wrócić na chwilkę jeszcze do tej decyzyjności, czy coś innego teraz powinno wybrzmieć, jak wy czujecie? Bo cały czas jesteśmy w podobieństwach. Troszkę zaczęłyśmy mówić, ale przez przypadek o różnicach. Mamy całą listę różnic. Pytanie, na ile warto przypominać w ogóle to, bo zdaje się, że to grono jest dosyć zaznajomione z istotą konsentu.
Ja myślę, że przypomnijmy, bo mamy nagranie. Jak ktoś będzie słuchał nagrania, a nie jest w tym gronie i zaznajomiony, Dobra. to warto, żeby miał punkt odniesienia, a nie musiał grzebać po poprzednich. Dobra, dobra, słusznie, to bardzo szybko. Słuchajcie, dwie rzeczy są na początku. Jest organizacja, która ma jakiś cel, to jest strasznie istotne w tych samoorganizacyjnych organizacjach, nie? Że one coś je spaja, one mają jakiś wspólny mianownik i jest jakaś propozycja, która w związku z tym, co się dzieje, co robimy, co produkujemy, co wytwarzamy, co oferujemy, po prostu jest częścią naszej operacyjnej działalności. No i grupa ma zadecydować, to tak czy nie, jedziemy w tę stronę, czy nie jedziemy w tę stronę. I są, na razie powiem, dwie możliwości. Albo bardzo mi się ta propozycja podoba, jestem całym sercem za nią, mówię tak, albo mam pewne wahania, sama bym może zrobiła to trochę jednak inaczej, ale w sumie nie widzę jakiegoś zagrożenia dla tego naszego wspólnego celu. Mogę z tym żyć. Wtedy mówię zgoda, albo co najmniej brak sprzeciwu, albo przyzwolenie, takie też ładne słowo tutaj możemy zaproponować. Wtedy natomiast, kiedy jednak widzę coś bardzo konkretnego w tej propozycji, co może nam zaszkodzić, co może nas cofnąć, co może nas ograniczyć, co może nie wszystkim w naszej grupie, w naszej organizacji pozwolić funkcjonować w pełni, czuć się dobrze, być swoim optimum, wtedy nie tylko mogę, wręcz mam obowiązek zgłosić sprzeciw. I zwróćcie uwagę tutaj na ikonę, na symbolikę tego sprzeciwu. Ona jest pokazana jako pewien prezent, jako wartość, to jest coś wartościowego dla naszej organizacji, bo ja zauważam coś ważnego, co może potencjalnie mieć wpływ na to, jak nasz zespół realizuje swój cel. W związku z tym zgłaszam sprzeciw. I co się wtedy dzieje? Wtedy, no słuchajcie, zrobiłam, czekajcie, bo ja zrobiłam taki ładny obrazkowy kawałek i go schowałam. Pokażę wam na innym. I wtedy nie tylko nie głosujemy większościowo, nas jest więcej, ty się cicho, tylko integrujemy ten sprzeciw. Integracja sprzeciwu polega na tym, że patrząc na tę wyjściową propozycję i patrząc na tę wartość, którą wnosi, widzę jakieś ryzyko, dopiero wtedy zaczynamy rozmawiać i to jest znacznie trudniejsza rozmowa, szukając takiego rozwiązania, które łączy tę wyjściową propozycję z tym ewentualnym zagrożeniem, jak zrobić, żeby jedno i drugie dało się pogodzić, jak jeszcze poprawić naszą tę wyjściową propozycję, żeby nasza organizacja rzeczywiście mogła w pełni korzystać z tego. Przepraszam, zacinam się, bo wyświetlam slajdzik. I to jest jakby esencja tej różnicy, o której Paula już zaczęła mówić. W głosowaniu większościowym dochodzimy w pół drogi. To czy to, wy czy my, nasi czy wasi i tych, których jest więcej, ci wygrywają, ci drudzy przegrywają. Nie zastanawiamy się, dlaczego oni głosowali przeciwko, nie zastanawiamy się, jaką wartość ich punkt widzenia wnosi. W ogóle pomijamy ich. Szybciej decydujemy, to prawda, natomiast potem, jeśli chodzi o spójność, zgodność we wdrożeniu tego, co było przedmiotem decyzji, no to bywa różnie. Tutaj ta metoda jest znacznie bardziej wymagająca, jeśli dochodzi do sprzeciwów, bo rzeczywiście zmusza nas do pogłówkowania, to jak pogodzić te dwie potencjalnie sprzeczne rzeczy, ale to jest po to ten wysiłek, żeby uwzględnić potrzeby wszystkich ludzi w naszym zespole, w naszej organizacji, żeby wypracować lepsze rozwiązania. W związku z tym decydujemy faktycznie wolniej, ale za to jesteśmy na jednym pokładzie, jeśli chodzi o tę decyzję i wdrożenie już potem idzie z góry. Czy do tego jakieś pytania macie? Nie ma.
Bo to jest może taki, może chyba warto już trochę będziemy też nawiązywać na tym od razu do różnic. Nie? Myślę, że to będzie chyba najprostsze, żeby potem nie wracać. Bo to jest taki właśnie na poziomie konsentu, jest też jest jedna z podstawowych różnic pomiędzy podejściem socjokratycznym a holokratycznym. Podejście holokratyczne jest oparte o zasadę efektywności przede wszystkim, tak? Podstawowe założenie, w obydwu jest efektywność, w socjokracji jest efektywność i równość, natomiast w holakracji bardzo mocne jest efektywność w realizacji celu i szybkość, to bycie jak Ferrari, specjalnie Małgosia dla ciebie, tak? Motoryzacyjne porównanie. Tak? Tutaj Robertson bardzo lubi tego używać, że tutaj szybkość decydowania jest taką podstawowym elementem. I w związku z tym jest, i to chyba jest na następnym slajdzie, Irenka, jeżeli chodzi na slajdzie, ale coś nam się, przynajmniej mnie się wyświetla tak, żeby właśnie z decyzje i sprzeciwy widzicie, że decyzje w jednym i w drugim systemie są podejmowane przez w kręgu przez konsent, te, które dotyczą wszystkich, bo to jest ważne. Natomiast socjokracja bardzo dba o to, żeby w momencie sprzeciwu była integracja, to o czym Irena mówiła, tych różnych stanowisk w ramach, punktem odniesienia oczywiście cały czas jest realizacja celu, szkoda lub jej brak w stosunku do realizacji celu. Jednocześnie integrujemy te dwa podejścia i patrzymy, szukamy takiego rozwiązania, które pozwoli nam ruszyć z uwzględnieniem tych różnorodnych zdań. To może być czasami też na przykład zdecydowanie się na eksperyment, tak? Ruszenie, jeżeli chodzi o skrócenie czasu, zrobienie, nie wiem, testowego podejścia przez miesiąc albo w jakimś jednym regionie, cokolwiek, co nam pozwoli sprawdzić, że nasze obawy, zmniejszyć nasze obawy w stosunku do podejmowanej jakiegoś działania czy decyzji. Natomiast holakracja mówi fajnie, myślę, że jak Robertson patrzył na te praktyki socjokratyczne, to mu się dłużyło w tych integracjach, ale to jest jakaś moja teza oczywiście, nie wiem, czy tak było, bo jest to trudne, tak? Jest to mozolne czasami, bo trzeba kreatywności i dużego otwarcia, żeby zauważyć te 5% prawdy w tym, co mówi osoba, która się sprzeciwia, albo nawet więcej tej prawdy i zobaczyć, jak można to zintegrować. W związku z tym holakracja ma system, który też jest czasami bardzo przydatny i mamy czasami ochotę powiedzieć, najchętniej byśmy wyciągnęły kartę holakratyczną i przetestowały sprzeciwy, ponieważ testuje sprzeciwy. Tam z założenia, ponieważ jest mocno, tak jak Irena powiedziała na początku, preskryptywna, tak? Czyli jest konstytucja i są pewne praktyki, które są zalecane do tego, żeby je wdrożyć na początek, potem możecie je zmieniać jak chcecie, natomiast wystartujcie z nimi, między innymi w momencie, kiedy jest sprzeciw na spotkaniu, w momencie podejmowania decyzji, taki sprzeciw jest testowany przez pewien zestaw pytań. Tak? Pytania, które się odnoszą przede wszystkim do tego, czy sprzeciw jest wnoszony zasadnie przez rolę, której to dotyczy, czy ja dbam o Irenę na przykład, tak? No bo jeżeli dbam o Irenę, to może jednak pozwolę Irenie zadbać o siebie, a nie będę o nią dbała, tak? I wtedy sprzeciw jest automatycznie nieważny, bo jeżeli Irena nie zgłasza sprzeciwu, a ja w jej imieniu, no to, ale o co chodzi? Z drugiej strony, tak, patrzę na to, czy ja się opieram na jakichś moich projekcjach, czy mam jakieś fakty za mną, czy mam jakieś doświadczenie, na którym można powiedzieć to i to, w tym i w tym się nie udało, czy obawiam się, że nam się to nie uda. Tak? W tym momencie, okej, okay, obawiasz się, jednocześnie spróbuj i zobacz, tak, czy to faktycznie się nie uda. Zawsze możesz zmienić decyzję. Są dwa takie przykłady testu, jeżeli chodzi o sprzeciw, które też jest bardzo pomocne. Nawet ja mam osobiście gdzieś taki, miałam spory opór przed tą kartką taką z tymi pytaniami testującymi, bo one w moim odczuciu też bardzo mocno mogą blokować osoby przed zgłaszaniem sprzeciwu, nie? Że mam takie za chwilkę, moderator mnie wywoła i przeczołga mnie przez zestaw pytań trochę. A jednocześnie samo posiadanie tej kartki jest bardzo fajne,
bo jeżeli, jak my na przykład pokazujemy w organizacjach sprzeciw, to pokazujemy podejście socjokratyczne i pokazujemy podejście holokratyczne. W zależności od tego, któremu zespołowi co bardziej pasuje, to podejście holokratyczne też może być takim samoregulującym się, że jeżeli jednak patrzę na ten mój sprzeciw i przeczytam sobie te pytania, zrobię sobie sama taką autoewaluację tego mojego sprzeciwu i może to, co wniosę, już będzie bardziej przefiltrowane. Tak? To może być taki kawałek, a holokracja po prostu wnosi, testuje i część sprzeciwów na początku jest mocno odrzucanych, właśnie dlatego, że nie przechodzi tego sita. Wszystko po to, żeby w Ferrari szybciej wystartowało. Tak? To jest taki kawałek. Cześć, Paulina. Czy nie słyszysz? Tak, słuchajcie. Tak, Rafał. Dobra, to ja mam jedno pytanko. To znaczy, tak domyślam się odpowiedzi, ale chcę mieć jakąś taką precyzyjną wersję, bo tam wspominałaś, że te pytania dotyczące testowania, czy ja dobrze zrozumiałem, że one jakby są zasugerowane, czy nie wiem, wylistowane jakoś w tej konstytucji? W sensie, tak. Czy one są dobierane? Aha, są. Tak. I nie są indywidualnie dobierane do problemu, tylko mamy zestaw pytań, jedziesz raz, dwa, trzy, masz odpowiedź. Okay. To są cztery bardzo konkretne pytania, zawsze się zadaje te same cztery pytania. Czy chcesz poprawić, czy widzisz, że to jest szkoda, czy mówisz za siebie, czy w czyimś imieniu, czy myślisz, obawiasz się, czy wiesz, że będzie problem? I czwarte, Paula, też? Coś tam, no znajdziemy. Do sprawdzenia. Tak, jest po prostu formatka, którą moderator przechodzi i to też jest taka ważna rzecz, że moderator holokratyczny w ramach moderowania spotkania, bo w obydwu systemach jest ta rola moderatora i skryby, to moderator holokratyczny ma dużo więcej takich preskryptywnych elementów, tak? A znowu socjokratyczny ma większą, w moim odczuciu, Irena poprawnie, jeżeli, bo nie uzgadniałyśmy tej wersji, tak? Jeżeli myślisz inaczej, to dodaj, natomiast ja mam takie wrażenie, że moderator socjokratyczny jest dużo bardziej takim klasycznym moderatorem, tak? Czyli ma dużo większą taką rolę wpływu też na to, co się dzieje, tak? Wybierania, wyłapywania, wyczulenia, tak? Czyli taki bardziej empatyczny jest, tak? Jest bardziej empatyczny i bardziej uważny na content, wiesz, na to, co jest zawartością też merytoryczną, tak? A to nie jest tak, że w socjokracji w takim razie jest większe oczekiwanie od tego moderatora, że on te kompetencje musi mieć na wyższym poziomie, że tak powiem. A w ramach holokracji jest akceptacja tego, że nie musi być każdy doskonały, ale mam ściągę, która mi pomoże. Do tego stopnia, że nawet certyfikacja, sposób certyfikowania facylitatorów w holokracji jest tak naprawdę nauczeniem się i perfekcyjnym wykonywaniem, odczytywaniem tej, w zasadzie wykonywaniem tego, co jest na ściądze, bo to jest taka jednak interakcja z grupą. Natomiast w przestrzeni, w której uczymy się facylitowania według metod socjokratycznych, jest dużo elementów właśnie empatii, dyskusji, takich coachingowych, różnych metod bycia w ogóle w przestrzeni razem z grupą, decydowania. Mhm. Niesamowicie ważne jest słuchanie merytoryki, zadbanie o wszystkich, a nie tylko trzymanie się procesu w taki ścisły sposób. Tak, bo holokracja zakłada, że proces jest na tyle doskonały, że poprowadzi. Tak? W socjokracji element ludzki, patrz, jak informatycy mówią, białkowy, jest dużo mocniej zaakceptowany. Tak, interfejs białkowy. Jak... Interfejs białkowy jest dużo. Ale bardziej. Właśnie to, bo jeszcze, bo to może wynikać właśnie z holokracji, nie tyle związane, że doskonałość procesu jest super, tylko może ta doskonałość procesu jest uzupełnieniem niedoskonałości człowieka, więc jest wyjście takie, że nie zawsze trafimy na te kompetencje, które byłyby doskonałe, w związku z tym dajmy to wsparcie, tak? Absolutnie. I może ta perspektywa tutaj daje nam to. Wiesz co, myślę, że w ogóle tak, holokracja bazuje na stwierdzeniu, że ludzie sobie z pewnymi rzeczami nie radzą, na przykład z emocjami. W związku z tym zakłada, że proces poprowadzi, można poprowadzić proces, który trochę wyekstrahuje emocje, znaczy w sensie, że pójdziesz na cały czas na logice, bez emocji, a i
wszyscy, którzy pracują, zobaczymy, jak też Ania w przyszłym tygodniu, znaczy w przyszłym miesiącu o tym opowie, tak? Ale ci, którzy pracują z holakracją, wielokrotnie słyszałyśmy to, że zresztą Gabi tak samo mówi, że jest jeszcze kawałek, który koniecznie oprócz wejścia w holakrację, koniecznie trzeba zadbać o część tą emocjonalną ludzi, tak? Bo holakracja może być dużo bardziej wymagająca emocjonalnie, właśnie przez to, że ma mocny proces, który trzyma, który trochę nie zwraca uwagi na to, co ja czuję w danym momencie, na co zwróci uwagę moderator w spotkaniu socjokratycznym bardziej, wniesie to. Holakracji na to nie ma miejsca takiego systemowego, w związku z tym trzeba je stworzyć, tak? Ci, którzy wdrażają holokrację, są tego świadomi, że jeszcze trzeba dodatkowo obudować to taką przestrzenią, żeby stworzyć przestrzeń bezpieczeństwa. Okej, dzięki. I w jednym i w drugim, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, tak jak powiedziałeś, to jest consent. Tak. Tak, tylko tutaj... W holokracji nazywa się to Integrated Decision Making, IDM, proces IDM. Ale jakby zasada konsentu obowiązuje. Z tą różnicą, o której była mowa, nie? Że sprzeciw jest najpierw poddawany testowi, czy jest valid, tak się to nazywa w oryginale, czy jest uzasadniony. Tak. Przy czym założenie też jest takie, że i w holokracji to jest bardzo mocno jest oddzielone przestrzenie, że te decyzje przez konsent podejmowane są wtedy, kiedy jest ta przestrzeń wspólna dotycząca wszystkich, tak? I jest to, są dwa rodzaje spotkań. Tutaj są, macie spotkania operacyjne, spotkania zarządcze. Holakracja bardzo mocno je oddziela. Zarządcze to takie, które dotyczą ustalania reguł. I one są standardowo wpisane jakby w całość systemu, że mają się odbywać, że wszyscy, którzy mają są jakby zaangażowani w ten proces, powinni na nich być, tak? Ponieważ właśnie tam są zmieniane reguły, w ramach których funkcjonujemy. W związku z tym ten sprzeciw trzeba móc wyrazić, nie? A móc wyrazić to znaczy być obecnym na takim spotkaniu. Drugi kawałek to są spotkania operacyjne, na których sposób podejmowania decyzji może być przez konsent, ale nie musi. A w ogóle holakracja dąży do tego, żeby ich nie było. W ekstremalnym przypadku spotkań operacyjnych nie ma, bo wszyscy tak się dogadują nawzajem między sobą, dwójkowo, trójkowo, czwórkowo, cokolwiek, że czegoś takiego jak spotkanie operacyjne, to ten element może zaniknąć, tak? Już nie jest potrzebna ta koordynacja. Takie jest założenie, że są tak perfekcyjni w rolach. Socjokracja nie ma takiego, po pierwsze, rozdziału bardzo mocnego. Można połączyć to spotkanie zarządcze, czyli o regułach wobec operacyjnego razem z operacyjnym. Są w obydwu, są zdefiniowane formaty dla tych spotkań, pewne kroki, które się powinny zadziać na tych spotkaniach. Tak jak powiedziałam, holakracja jej rozdziela tak fizycznie, że to jest jedno takie, drugie inne. Zresztą to widać też w systemie, który wspiera podstawowym wyprodukowanym przez Holacracy One, czyli Glassfrogu, który wspiera holakrację. Tam macie, odpalacie spotkanie operacyjne, zamykacie spotkanie operacyjne, odpalacie spotkanie zarządcze, zamykacie spotkanie zarządcze. Nie ma spotkania, które łączy te dwa byty. W socjokracji spokojnie można to łączyć. Jednocześnie można podjąć decyzję przez konsent. W socjokracji bez problemu, w holakracji pewnie też, że decydujemy większościowo w jakichś sprawach. Albo że w jakiejś, i to jest reguła, nie? Ustalamy regułę, że o czymś decydujemy, decyduje większość. Albo o czymś decyduje X. Osoba, jeżeli to nie jest w autonomii roli, bo to jest też ważne, to, że w jakimś momencie, na przykład, nie wiem, w kryzysie odpowiedzialny za wszystkie decyzje jest Andrzej, tak? I to jest decyzja, którą też można podjąć przez konsent i jest okej, tak? Czyli to, jeżeli zobaczycie kiedykolwiek organizację socjokratyczną albo holakratyczną, która na przykład robi głosowanie większościowe, to znaczy, że na to się umówili. Przez konsent powiedzieli sobie, w takich przypadkach
Okej. Okay. Głosujemy, żeby było szybciej. Ja na przykład taki konkretny byłby taki, była taka grupa, która szukała co-housing community w Stanach, się zawiązywało i szukali działki. I umówili się, że jakby wiedząc, że czasem te okazje pojawiają się i natychmiast znikają. I umówili się wtedy, że jeśli ktoś wypatrzy jakąś tam w promieniu 100 mil czy jakąś odpowiednią działkę, to 3 osoby z 12, czy jakoś inaczej. No w każdym razie, że jakaś taka mała podgrupa wystarczy, żeby zaklepać i wpłacić szybko zaliczkę. To było uzgodzone przez konsent, natomiast już działanie wtedy, kiedy była okazja, było bardzo szybkie. I tutaj jest Irenka, chcesz dalej? Tak, ja mam, słuchajcie, takie pytanie trochę, bo tak słucham o tym podejmowaniu decyzji. Teraz ten przykład, Irena, który podałaś. Bo ja jestem, też się wytłumaczę, przepraszam, zajmę trochę czasu, ale się wytłumaczę. Jestem też trochę na takim etapie, może buntowniczym to jest za mocne słowo, ale takim zgryźliwości starego tetryka. Czyli przyglądam się temu, co było jakoś promowane jako metody zarządzania właśnie, czy generalnie ustawiania procesów w organizacjach. Przyglądam się temu w porównaniu do tego, czego ja się uczyłam, czy w jakich systemach jako pracownik, czy jako szef, czy jako lider funkcjonowałam. I jak gdyby w relacji do tego, co dzisiaj słyszę, że to jest właśnie holakracja, a to jest turkus, a to jest, nie wiem, czarna krowa w kropki bordo. I tak się teraz zastanowiłam, bardzo mocno mi zarezonowało to, co powiedziałaś z tym przykładem, że to jest pewien sposób delegowania, tak? Czyli tak naprawdę ludzie, którzy mówią nie, holakracja to nie, socjokracja to nie, delegowanie to jest to, tak, bo to jakby są jakieś zasady i tak dalej. Czyli mam na myśli tutaj ludzi, którzy są tak trochę przeciw, tak, takim jakby ruchom turkusopodobnym, tak, albo turkusowi w ogóle, nie mając bladego pojęcia, co to jest ten turkus, bo nikt tego nie wie tak naprawdę, bo każdy ma swój turkus. I teraz tak sobie patrzę, że jednak niesamowicie w tym, o czym mówicie, bo i w socjokracji, i w holakracji wydaje mi się, że jest sporo takich elementów, które moglibyśmy nazwać narzędziami, które już znamy, które już stosowaliśmy. One są oczywiście uporządkowane w pewien system albo w jakieś ramy, zasad, tak, czy bardziej lub mniej elastyczne. Natomiast no to takie trochę nihil novi sub sole, jeśli chodzi o nic nowego pod słońcem, jeśli chodzi o takie rdzenne komponenty, tak to jakoś czuję. Nie wiem, czy gdzieś jestem bardzo daleko, czy odleciałam, czy może to ma jakiś sens. Ma sens. Jednocześnie jest kilka fundamentalnych drobiazgów, które czynią fundamentalne różnice. Na przykład to, że na spotkanie nie idzie tylko szef zespołu, na spotkanie jakby szefów zespołów, tylko idą dwie osoby. Sam fakt, że jest ich dwoje, powoduje, że naprawdę oni mówią inaczej. Ja byłam w korporacji przez wiele, wiele lat i słyszałam rzeczy, gdzie do jednego zespołu szef mówił coś, ale w gronie innych menadżerów zupełnie inaczej to samo ubierał w słowa, wiecie, i inaczej to było naświetlane. Więc jakby to jest jedna rzecz, to podwójne połączenie. Druga rzecz to, że liderzy i reprezentanci są wybierani przez grupę, a nie nadawani z góry. Jakby ten kierunek jest odwrócony. Trzecia rzecz, consent, czyli nie decyzja, ja wam mówię i to jest decyzja, co macie robić, tylko jako ludzie tworzący zespół są pewnym systemem i Endenburg jako inżynier strasznie tego pilnował. Czy wszystkie elementy systemu mogą w nim optymalnie funkcjonować, tak? Czy w rowerze wszystkie części są sprawne? I to jest istota tego konsentu. Tak, opona mówi ok, tak, łańcuch działa, tak, kierownica, wszystko się kręci, cały system mówi mogę z tym żyć, jedziemy. A klasycznie szef mówi, macie jechać, a ci z dołu mówią, ale tu nie działa, tam zgrzyta, tu rdza, tu coś tam. Nie ma rudzić, narzekać, poradzić sobie, jedziemy.
i ludzie rezygnują, ludzie odpadają. Tak jakby to jest co najmniej trzy takie rzeczy plus feedback, o którym jeszcze nie mówiłyśmy, ale który jest wszechobecnie zaszyty we wszystkim, co te dwa systemy z sobą reprezentują. On jest po prostu na każdym możliwym etapie przemycony. Informacja zwrotna, przepływ właśnie we wszystkie kierunki. Na temat osób, na temat procesów, na temat reguł, na jakie się umówiliśmy, na temat podjętych decyzji, wszystko. I nieodzownie z nim związana transparentność, tak? Pełna transparentność. Czyli tego, co pięć się dzieje, takich rzeczy. Jesteśmy. Tak, to jest ten feedback i transparentność, to jest to. No i jeżeli mamy consent, to znowu z consentem związane jest też to, że ustalamy sobie sami reguły. Bo socjokracja w ogóle daje taką przestrzeń, że daje mało rzeczy na początek. Konstytucja holokracji daje większy punkt, jakby bardziej kompleksowo opisany punkt startowy. Jednocześnie w samej konstytucji jest zapisana możliwość jej zmiany, tak? I spotkania zarządcze służą temu, żeby zmieniać reguły. Więc jak oczywiście zalecane jest też tak, że w momencie, kiedy organizacja wchodzi w holokrację, to nie od razu zaczyna ją zmieniać, tylko najpierw poznaj, potem zmieniaj. Po kilku miesiącach funkcjonowania zaczyna zmieniać, może zacząć sobie zmieniać reguły, czyli może też zdecydować o zmianie poszczególnych zapisów konstytucyjnych, tak? Jeżeli będą ludzie tego, jeżeli to im będzie służyło. Zawsze jest wyczuwanie tego, co służy organizacji najlepiej w realizacji celu, który sobie postawiła. To takie jest ta trochę, różnica, słuchajcie, nie? Takie trochę jakby to Toyotsu Way, tak? Taka droga Toyoty, gdzie masz to Gembutsu, czyli tak. Idź zobacz tak na miejscu. Tam nie ma pomysłu, żeby ktoś, kto siedzi w biurze, tak? Czyli tam w tym mitycznym centrum takim czy innym, podjął decyzję dotyczącą kogoś na linii produkcyjnej gdzieś tam cztery hale dalej. Tak. A jeśli nie poszedł, nie zobaczył, nie doświadczył, tak? Więc to jest... To jest też, myślę, duża wartość, że jeśli coś już się dzieje, ktoś przychodzi z jakimś pomysłem, no to właśnie najpierw to zobaczył, ocenił, nie wiem, ma swoje zdanie, no bo jak wchodzi nowa osoba, tak myślę o onboardingu trochę, nowa osoba do organizacji, to ona ma zupełnie inną perspektywę i jeżeli jest w tej organizacji taka zgoda, nawet jest to zapisane gdzieś w jakimś wspólnym dokumencie, no to ta osoba jakby czuje się też taka równouprawniona, mimo że stażem na przykład, no nie wiem, jest gdzieś tam w ogonie najstarszego Indianina z danej organizacji, ale też podoba mi się w tych obu, nazwę to systemami, tak? To są systemy. Tak, podoba mi się właśnie to, że ta podmiotowość człowieka jak gdyby nie jest... Jest ponad wszystko, tak? Czyli nie jakby nie zależy mój wpływ czy mój głos, tylko od tego, ile lat pracuję w danej firmie i na jakim stanowisku. Mhm. Ładnie, tak zależy od właśnie, to jest istotne, że w obydwu tych systemach są role, tak? I tylko, że troszkę inaczej. Trochę są inaczej jeszcze wykorzystywane, natomiast w obydwu systemach pełnimy role i możemy pełnić różne role z różnych obszarów. To też jest taki bardzo, bardzo fajny wyróżnik. Czyli ja mogę pełnić rolę, nie wiem, w ramach finansów i mogę pełnić rolę w ramach marketingu. Tak? I to jest też takie ciekawe podejście do rozwoju ludzi, tak? Do tego, co się nazywa w standardzie horyzontalnym rozwojem, tak? Przechodzenie z działu do działu, a tutaj jakby jeszcze nie wychodząc z mojego, no załóżmy, że finanse są moją strefą komfortu, a chcę popróbować, czy w marketingu ja w ogóle cokolwiek, nie? To sobie mogę coś zacząć robić z tego obszaru, przyjąć jakąś rolę i sprawdzić, czy to jest kawałek, kierunek, w którym ja się chcę rozwijać. Jednocześnie a propos ról, to holakracja bardzo mocno stawia na to, żeby była autonomia, maksymalna autonomia w roli. Tak, socjokracja też to ma, natomiast nie ma takiego przywiązania. Dla holakracji to jest po prostu fundament, żeby jak najwięcej decyzji było podejmowanych w ramach ról i w ramach autonomii roli i było bardzo jasno określone, kto jakie decyzje podejmuje, jakie ma granice,
I dopóki jakby nikt ci nie powie, że przekraczasz coś, znowu to jest to na zasadzie, dopóki jest, coś nie jest zabronione, to jest dozwolone, idziesz po prostu, idziesz, realizujesz cel. Można powiedzieć, że podstawową jednostką funkcjonowania w organizacji holakratycznej jest osoba w roli, rola, a podstawową jednostką funkcjonowania w organizacji socjokratycznej jest mały zespół. Nie, to są takie unity, które tworzą organizację. Co przekłada się też na to, że organizacje socjokratyczne budują bardziej społeczność, a organizacje holokratyczne bardzo dobrze działają tam, gdzie są role autonomiczne i ludzie mogą iść szybko do przodu sami, tak, w różnych elementach. Z podobieństw, Małgosiu, jeszcze i różnic między takim klasycznym zarządzaniem, warto porozmawiać o roli menadżera, bo tak zwany turkus jest często krytykowany i w ogóle tak oczywiście w niesamowitym uproszczeniu wyśmiewany, że to taka płaska organizacja bez szefów, co oczywiście nie ma nic bardziej błędnego. Jak najbardziej są, jakkolwiek to nazwiemy, szefowie, liderzy, koordynatorzy zespołów. Różnica jest taka, że klasycznie szef jest taką osobą, która w zasadzie może wszystko. Decyduje, nagradza, zwalnia, karze, koordynuje, kontroluje, strateguje, planuje, tak jakby wszystko takie kombo. I jednocześnie coraz więcej się wymaga od menedżerów, jeszcze im się dokłada obowiązków i oczekiwań, żeby byli jednocześnie coachami, żeby byli i kontrolerami, i coachami dla swoich zespołów. Nie, więc jakby pomieszanie naprawdę takich odpowiedzialności z wielu różnych sfer i trzeba być niesamowitą alfą i omegą, żeby być w stanie spełnić te wszystkie wymogi. Tutaj mamy do czynienia z rozproszeniem odpowiedzialności i dokładnie to rozproszenie odpowiedzialności również dotyczy funkcji lidera, bo funkcja liderska jest pełniona, ale często jest rozbita na mniejsze. Lider w takim rozumieniu, lider zespołu wybrany przez zespół, ma na celu patrzeć trochę bardziej do przodu, koordynować wszystkich, patrzeć, czy zespół faktycznie realizuje to, na co się umówił, że realizuje. Mówił, ej, czegoś ci brakuje, trochę się spóźniasz, możemy ci pomóc, co się u ciebie dzieje. Nie, jakby w ten sposób. Natomiast funkcje związane na przykład z kontrolowaniem może przejąć sam format spotkania albo jakaś inna rola. Funkcja związana z byciem takim faktycznie coachem, mentorem może przyjąć rola coach-mentor. Funkcje, jakie tam jeszcze mogą być, podpowiedzcie mi, jakby rozproszone w rolach, nie? No dobrze, jeżeli... To było o rolach, to było o odpowiedzialności, o spotkaniach powiedziałyśmy. To jeszcze jak wrócimy do slajdu, to nam się przypomni co jeszcze. To co jest, i tak jak widzicie na początek, dałyśmy decyzję start-stop, tak? I tutaj też jest pokazane, jakby widać tą różnicę na poziomie, że socjokracja włączy wszystkich uczestników bardziej, albo jakieś grono, natomiast w holakracji to jest decyzja zarządzających. I jest bardzo jasno powiedziane, że rządzący muszą być na pokładzie, jeżeli o to chodzi, bo oni są tymi, którzy symbolicznie oddają władzę. Ta symboliczność też jest na poziomie takiego rytuału podpisania konstytucji, tak? Czyli podpisujemy się pod zestawem reguł, które w tym momencie wprowadzamy. To znaczy, że przekazujemy odpowiedzialność do ról, tak, określonych ludziom, którzy są w całości rozproszeni w organizacji. Tak? To jest taki kawałek bardzo mocno rytualny. W związku z tym decyzja o tym, żeby zatrzymać, to też jest decyzja na poziomie zarządu. Mhm. Rynka, przerzuciło się? Patrzę, wydaje mi się, że chyba wszystko już omówiłyśmy. No jeszcze wróć jeszcze do poprzedniego slajdu, tak jeszcze popatrzę. Mamy podstawowe założenia, powiedziałyśmy, odpowiedzialność, powiedziałyśmy, spotkania, powiedziałyśmy. Tutaj nie widzę ostatniej linijki, co w niej jest, ani agenda. Agenda, o.
O, to jest taki szczegół, to możemy o tym powiedzieć a propos spotkań, nie? Że taka też, to co powiedziałam, że spotkania są tematyczne w holakracji, w socjokracji mogą być mieszane. W socjokracji jest to bliżej takiego standardu, jeżeli chodzi na przykład, że może być agenda może być przygotowywana, czyli część agendy może być przygotowana, znana przed spotkaniem, a reszta rzeczy dorzucana na bieżąco. Holokracja w ogóle się nie przyjmuje. Holokracja mówi, to co jest żywe teraz, będzie żywe na spotkaniu. W związku z tym zbieramy agendy na samym początku, nie przygotowujemy żadnej agendy. Oczywiście poza takim formatem standardowym, także omawiamy jakiś status projektu, wskaźniki i tak dalej. W rzeczach, które chcemy poruszyć dodatkowo na danym spotkaniu, przynosimy tak zwane napięcia. Napięcie, czyli różnice pomiędzy tym stanem pożądanym, a stanem rzeczywistym, tak? Mam jakieś napięcie, wrzucam to na agendę, wrzucam w bardzo taki skrótowy sposób, ta agenda jest zbierana bardzo szybko, ja mogę powiedzieć truskawka i wiedzieć, co jest pod hasłem truskawka, nie muszę rozwijać tematu. Jak przyjdzie moment, ja będę wiedziała, co to znaczy truskawka i wtedy opowiem i wniosę to do agendy, więc spotkania są bardzo szybkie, one są też bardzo takie, bardzo mocne i rytmiczne, właśnie przez tą agendę taką zbieraną ad hoc, tu i teraz z dużym napięciem, tak? Spotkania socjokratyczne mogą być mieszanką przygotowanych tematów z backlogu jakiejś, bo też się prowadzi sekretarz czy skrypka prowadzi backlog, a spotkania holokratyczne zawsze znowu odpowiedzialność człowieka w roli, odpowiedzialność każdej osoby, która daną rolę pełni za to, żeby zadbać o to, żeby ta rola miała wszystko do tego, żeby realizować swoje cele i cele organizacji, jeżeli ma napięcie, wnosi, bo czegoś potrzebuje. A tematy, które były powiedziane 2 tygodnie temu i jeszcze się nie pojawiły, nikt tego napięcia nie wniósł, może umarły. Jak umarły, to nie warto wskrzeszać. To Ferrari holakratyczne, nie? Tak. Wyświetlam, ale nie... A to mam pytanie, ale chociaż w ramach tych spotkań holakratycznych, to może... Na przykład, że żadnej agendy nie ma, czy jest jakaś po prostu szablonowa agenda? Jest szablon na zasadzie takiej, że na przykład na spotkaniu operacyjnym najpierw omawiasz wskaźniki, potem omawiasz status projektów, a potem masz tą część otwartą, tak? Czyli jest jakby szablon spotkania, natomiast w momencie, kiedy jest część na wnoszenie napięć, to każdy wnosi napięcie po prostu. Nie ma czegoś takiego, że na poprzednim spotkaniu nie zdążyliśmy omówić kwestii, nie wiem, parku wokół naszej firmy i teraz w takim razie przypominamy kwestię parku wokół naszej firmy. Jeżeli to przestało być napięcie i się rozwiązało pomiędzy, tak, bo może coś się zmieniło, ktoś już się tym zajął, znikło. Nie jest tematem na bieżąco, który leży, nie wnosimy. To, co jest ważne, jakkolwiek ta agenda jest zbudowana, czy przyniesie ją lider na przykład, czy ludzie na zespole, w zespole tworzą ją ad hoc na spotkaniu, to jest taki moment, w którym w socjokratycznym kontekście wszyscy mówią konsent na tę agendę. Okej, możemy z tym jechać, zaczynajmy spotkanie. No, to też jest takie ważne, że w tym momencie zgadzamy się co do tego, co ma być w agendzie. Więc tutaj w socjokracji jest ten moment, że to mamy w backlogu, czy to jest aktywne i czy ciągle chcemy na tym spotkaniu to omówić. Dorzucamy jakieś rzeczy, które przynosimy, a w holakracji po prostu zbieramy wszystkie napięcia. Nie? Tutaj mam pytanie, Paulina, jeszcze, bo wspomniałeś, że jak napięcia same się rozwiążą, czy... Jakkolwiek to tam, nie wiem, to w sensie jakby nie adresujemy ich i mamy nadzieję, że one nie wybuchną później, bo to tak dla mnie trochę nie, jakoś może nie rozumiem jakby koncepcji tego, bo ja bym wolał wiedzieć, jak ono było rozwiązane, czy to napięcie faktycznie zostało jakby ujarzmione, czy po prostu gdzieś tam się gotuje i za 2 miesiące wybuchnie nam to z potrójną siłą. Nie? Jasne. Jeżeli to mówisz ze swojej roli w tym momencie, to co powiedziałeś jest już napięciem, tak? Jest napięciem, twoje napięcie jest takie, że mojej roli jest potrzebna informacja, czy dany temat, który był niezamknięty do końca na poprzednim spotkaniu został rozwiązany, to jest twoje napięcie, nie masz informacji. Czyli masz rozdźwięk pomiędzy tym, co byś chciał, a co jest. To wnosisz jako napięcie na spotkanie i czego potrzebujesz? Informacji.
Tak, to jest też pierwsze takie pytanie, które moderator zadaje. Czego potrzebujesz? Tak, masz napięcie takie i takie. Czego potrzebujesz? Możesz potrzebować informacji, możesz potrzebować, żeby ktoś coś rozwiązał i tak dalej. Także bardzo mocno... Ja bym pewnie sam powiedział, czego potrzebuję. Nie? Tak, w związku z tym to nie jest tak, że ktoś o ciebie zadba. Tak? Tutaj ty dbasz o siebie, masz napięcie, potrzebujesz tej wiedzy, tym samym o nią prosisz. Tak? To nie musi być na agendzie. Rozumiem, dziękuję. Jeszcze takie pytanie. Okay. Jeszcze takie pytanie w temacie organizacji spotkań. Wychodzimy z założenia, że przy socjokracji i holakracji moderator bądź facylitator jest wskazywany, tak? Czy to już pozostawiamy w ramach organizacji? Praktyka jest taka, że moderator i sekretarz, tak samo jak lider i reprezentant, te role systemowe są wybierane przez zespół i często zespół się zgadza na określoną kadencję na te role. Ona może być bardzo różna. Znamy z Paulą organizacje, które mówią, uczymy się dopiero moderacji, więc na każdym spotkaniu będzie moderował ktoś inny, żeby praktykować, ale jednocześnie to jest sposób, w jaki zadecydowali, że będą wybierać moderatora póki co, a równie dobrze może go zespół wybrać na rok i po prostu jest wtedy spokój, nie ma zamieszania, ja czy ty, będę, nie będę, więc to jest kwestia umowna. Natomiast bardzo świadomie się wybiera, no to kto? Chodzi o to, że te role po prostu są i pilnujemy, żeby były obsadzone po prostu, tak? Czyli moderator i... Tak. Te systemowe role muszą być obsadzone. Może być też tak, znaczy moderator i sekretarz zawsze jest potrzebny. Jak są małe zespoły, to też jest lider i reprezentant. Czasami jest już jakby za dużo, tak, żeby było dwuosobowe. Wtedy może być też tak, że jest jedna osoba, która wchodzi w te dwie role, z racji tego, że na przykład zespół jest trzyosobowy, tak, i nie mają poweru, żeby jeszcze dwie osoby brały udział. Jest to wystarczające do tego, żeby jedna osoba pełniła te role. Choć jest, jak już jest większy zespół, zaleca się, że jednak, żeby te dwa przepływy, tak jak Edynburg o nich myślał, oddzielić, tak, i był osobny lider czy liderka i reprezentant czy reprezentantka. Małgosiu, miałaś pytanie wcześniej? Tak, wiecie co, bo się tak teraz zastanowiłam, tak jak powiedziałaś Paula, okej, musisz o siebie zadbać, tak, ja sobie dopowiedziałam, bo jak o siebie nie zadbasz, to nikt o ciebie nie zadba i skojarzyło mi się to z tym określeniem napięcie, które na mnie działa mniej więcej tak jak hasło problem w naszym polskim języku, tak, które w językach wszelkich innych jest, nie wiem, issue, case i tak dalej, tak? Czyli jakby bez tego takiego negatywnego obciążenia, tak jak w polskim. I teraz się tak zastanowiłam, że ktoś ma jakieś napięcie, tak? Czyli nie wiem, jakąś obserwację, jakąś niezgodę, jakiś konflikt wewnętrzny, bunt, cokolwiek, tak? Czyli ma jakieś emocje, które go wywalają z jego obszaru, gdzie czuje się komfortowo, lub też może mieć po prostu wybitną motywację do tego, żeby jakimś tematem się zająć bardziej detalicznie, bo na przykład też jest z wykształcenia techniczny i lubi mieć rozłożone na części pierwsze. No i teraz, a jednocześnie jest osobą bardzo nieśmiałą, taką, która słabo widzi siebie w jakimś występowaniu publicznym, tak, czy wypowiadaniu się. Nie wiem, dlaczego tak mi przyszedł do głowy taki informatyk. Często z zespołami, jak pracuję, to mam takich właśnie ludzi, którzy bardzo dobrze widzą szczegóły i mają ten świat taki fajnie posegregowany, a jednocześnie no nie są oratorami i nie są to osoby, które lubią być na świeczniku, raczej na backstage'u. Taki żarcik. Nie po to studiowałam informatykę, żeby rozmawiać z ludźmi. No więc właśnie. No i teraz gdzieś tam patrzę sobie na tego człowieka, mam taką wizualizację, że o, jemu się tam gotuje pod pokrywką, styki mu się przepalają, ale kurczę, no stoi jakąś w piachu, bo nie jest typem człowieka, który wyjdzie i powie, kurde, zaraz, moment, bo ja tutaj mam napięcie, tak, i tu mam taki problem, bo w sumie nikt mi nie powiedział, jak rozwiązaliście temat tego parku,
I chciałbym wiedzieć, czy ten park nadal istnieje, czy zniknął, czy Szyszko go wyciął, czy cokolwiek innego się wydarzyło, czy też po prostu mam być wdzięczny na przykład koledze z sąsiedniego działu, bo on wziął to na siebie i dzięki temu, nie wiem, mam zacienienie nadal w moim pokoju, tak, w którym siedzę. I tak się zastanawiam, jak w tych dwóch kreacjach zadbać i włączyć tak naprawdę takich ludzi, jak, bo no naturalne jest, że te kompetencje, nie wiem, moderatora, tak, takie bardziej coachingowe czy kompetencje zespołu mogą wspierać, ale jest pytanie moje bardziej w stronę właśnie takiego systemowego, metody jakiejś, nie wiem, triku, myku, który pozwala takim osobom zaistnieć i być równoprawnymi członkami mającymi wpływ, no też ze zrozumieniem, że ich osobowość jest trochę inna. W obu tych systemach troszkę inaczej. No. Tak jest, to tak, sama praktyka kręgów, to Irenka możesz... Tak, tak, socjokracja, tak jak mówiłyśmy i tutaj to wraca, mały zespół, to jest ta podstawowa jednostka. I przez sam fakt, że on jest mały i że to jest zespół, czyli to są ludzie, którzy naprawdę pracują razem. To jest ten informatyk i trzech jeszcze dookoła, wokół jego, znaczy przy biurkach obok. Nie? Więc to jest takie grono, w którym co do zasady, jak ludzie pracują, tym bardziej, jeśli ludzie pracują coraz dłużej ze sobą, to zaufanie i ta otwartość z czasem się buduje, więc to jest bardzo wspierające. Rola moderatora też jest taka właśnie zadbać o wszystkich. Nie? Więc system tutaj socjokratyczny jest taki opiekuńczy, można powiedzieć, pod tym względem. No i sam sposób prowadzenia, tak, spotkania, czyli w ogóle w momencie, kiedy jest temat wnoszony, to jest faza zrozumieć, potem dopiero wykreować jakieś rozwiązanie, a potem zdecydować. I w momencie, kiedy jest faza, najpierw jest sesja pytań, potem jest sesja reakcji. I o ile sesję pytań można zrobić w popcornie tak zwanym, tak? Czyli jak się pojawiają komuś pytania, to można je zadawać, niekoniecznie trzeba robić rundą, to już reakcje robimy zawsze rundą. I to reakcje rundą zapraszają bardzo mocno do tego głosu, więc trochę oswajają ludzi, że jest i one, ponieważ też są, idą po kręgu, to wiadomo, że będę za dwie osoby, tak, będzie mój czas. Mogę się przygotować, nie jestem zaskoczona, tak. Te osoby, które nie lubią się udzielać, to też jak jej zaskoczy, to czasami mają z tym problem, ale jak sobie tam przemyślą, będą miały czas na to, żeby się przygotować do wypowiedzi, to mogą się odnieść, tak? I to jest takie, ta przestrzeń w kręgu jest bardzo istotna, tak? Tak, nie trzeba szukać w sobie tej odwagi, żeby zabrać głos na takie ogólne pytanie rzucone do dużej sali, czy ktoś chciałby coś, tylko wiadomo, że każdy zawsze, w każdym temacie jest runda i każdy zawsze jest zaproszony. A co ty na to? Można powiedzieć pas, ale jest się z imienia wywołanym. Nie? Małgosia, potem Dorota, Dorota, potem Rafał, Rafał, potem Andrzej. To w sekwencji online'owej, bo tak normalnie po kręgu to wiadomo, kto tak. Siedzi. Natomiast pomyślałam jeszcze, że w holakracji, jeśli mówimy o tym, że wniesienie napięcia, tak, przez osobę, która nie czuje takiej śmiałości, żeby coś wnosić, może tak być, że nieraz zostanie wywołana przez inną rolę, bo pamiętajcie, że będąc organizacją, wszyscy od wszystkich w jakimś stopniu zależymy. Nasza praca jest częścią jakiegoś workflow, więc często napięcia, które wnoszą inni, dotyczą też mojego kawałka pracy, mają jakiś punkt styku, nie? I wtedy zostanę niejako wywołana i to wywołanie też pomaga powiedzieć, wyrazić moją perspektywę, bo w tej dyskusji jest zawsze runda reakcji. A co ty na to? A jak ty się w tym czujesz? A jak ty to widzisz? Nie, i wtedy jest to zaproszenie i mogę opowiedzieć o sobie. W holakracji nie zaadresuje tego wyzwania, że jeżeli był park przysłowiowy, nie został omówiony na poprzednim spotkaniu, a teraz nie ma go na agendzie, no bo nikt go nie wniósł, to o nim nie będzie. Trudno i tutaj musisz o siebie zadbać, ty sam o siebie musisz zadbać. Tutaj holakracja jest mocniejsza w tym, ty sam o siebie musisz zadbać. Dlatego tak ważny jest ten kawałek
zadbania o tą część miękką, że tak powiem, które bardzo mocno wybrzmiewa w holokracji, bo w socjokracji to jest zintegrowane w całość systemu. Holokracja ekstrahuje operacyjność i system, w związku z tym trzeba dołączyć tą część miękką jeszcze, tak? I bez tego to nie pojedzie. Czyli dawać takie przestrzenie na rozmowę z ludźmi, na to, żeby oni mogli się wymienić różnymi rzeczami, żeby właśnie otwierać tego typu osoby, nie? To jakby o to trzeba zadbać osobno, w osobnym jakby strumieniu. Dzięki, bo myślę, że to może być ważne, żeby właśnie jakoś tak ludzie sobie wyobrazili, że mimo, że jestem takim samotnikiem trochę, tak, z natury, ale przecież myślę i mam też swoje wartościowe napięcia, które mogą być prezentem dla organizacji, żeby właśnie tworzyć tą przestrzeń. I faktycznie, tak jak o tym mówicie, to widać, że ta przestrzeń jest i można z niej korzystać w sposób też bezpieczny, tak, dla siebie, z takim poszanowaniem jakby osobistych granic, potrzeb i też typu człowieka, jakim się jest. Fajne. Wcześniej trochę się ludzie, nawet w holokracji, ludzie się troszkę oswajają, bo widzą, że inni coś wnoszą, tak, jak to działa, co się z tym stało i okej, nie w pierwszych może momentach, ale nie wiem, za 3 miesiące ja spróbuję coś wnieść, nie? I zobaczę, co się stało. To jest też ta transparentność chyba, która tutaj pracuje, że właśnie nic nie jest jakby załatwiane gdzieś pod stołem, w kuluarach, na przerwach, tak, między spotkaniami, tylko się dzieje tu i teraz i potem rzeczywiście, jeśli każdy jest zapytany i każdy ma wpływ, no to powtarzalność tego modus operandi no pewnie też ośmiela i też buduje zaufanie spore wśród ludzi do takiego akurat systemu. Tak. W ogóle zaufanie i to bezpieczeństwo psychologiczne jest ważnym elementem tych systemów i tam są takie praktyki, wiecie, które wyglądają może tak dosyć niewinnie, jak runda otwarcia i runda zamknięcia i tego typu, które otwierają nas wszystkich bardziej na bycie w pełni sobą, na pokazanie naszej ludzkiej twarzy. Przychodzę wściekła, bo przypaliłam mleko, tak? Albo przychodzę smutna, bo moje dziecko źle się czuje i mam przestrzeń, żeby to wyrazić na początku. I to wszystko jest takie subtelne, ale jednocześnie mocne, nie? W budowaniu nas jako zespołu. Teraz jak powiedziałaś, to myślę, że to może też niwelować takie domniemania, że właśnie no to wyjdę, bo krzywo na mnie patrzysz, tak? A mnie akurat wzrok uciekł, bo sobie myślę, jak to moje dziecko i czy tam osoby, pod których opieką jest, rzeczywiście zadbały i czy ono dostało wszystko to, co potrzebuje. I w ogóle patrzę jakby przez ciebie, tak? Po prostu w ogóle nie widzę, że jesteś na linii mojego wzroku, więc tak. Faktycznie z twojej perspektywy mogę krzywo patrzeć, ale to nie jest o tobie, tak? Pani. Jak wiem, że ktoś przyszedł z taką historią, no to też inaczej reaguje na to, co się dzieje tu i teraz z tą osobą. Dokładnie. Czy jeszcze nam się jakieś pytania pojawiają? Słuchajcie, a jak to jest z tą kontrolą w takim razie w tych systemach? No bo ja rozumiem, że umówiliśmy się, że dobra, że jakieś coś, na coś się umawiamy. No na przykład będziemy malować te drzewa w parku obok, tak, naszego biura na niebiesko, a nie na zielono, tak jak są. No jakoś to zostało tam umówione, co i jak. No ale trzeba skontrolować rzeczywiście, nie wiem, ile farby poszło, ile roboczogodzin, może nawet, nie daj Boże, kto tam się bardziej zaangażował i mu się należy premia, jakie to daje rezultaty, czy ludziom z tym lepiej, czy gorzej. To jak to z tą kontrolą jest tak naprawdę w tych... Kilka elementów też odpowiada na to. Z jednej strony odpowiedzialności w rolach, bardzo jasno zdefiniowane, bardzo przejrzyste i bardzo konkretne, nieraz dosyć szczegółowe. Z drugiej strony te elementy agendy, w szczególności holakratycznej, ale socjokracja może, jakby holakracja ma to z definicji wbudowane, a socjokracja może przyjąć w razie potrzeby, czyli że na początku każdego spotkania robimy taki przegląd statusów, KPI-ów, OKR-ów, czegokolwiek tam używamy do mierzenia,
To jest drugi kawałek. Trzeci kawałek, ten feedback, o którym wspomniałyśmy wcześniej, czyli umawiamy się i często albo spontanicznie dzielimy się informacją zwrotną na tematy różne, nie? I przy tych okazjach też jest kontrola. Kontrola, wiecie, jak ja pracowałam w korporacji, to tylko szef mógł mi skutecznie zwrócić uwagę. Pomimo, że inni moi współpracownicy widzieli, że coś robię lepiej albo gorzej, że zapomniałam, że zawaliłam albo że zrobiłam coś świetnie, to jakby ja ich nie słuchałam, to nie miało znaczenia, co oni sądzą i co oni widzą. Ja tylko było dla mnie interesujące, czy mój szef tak, czy nie tak, nie, czy szefowa. A tutaj jest tak, że tych kontrolerów wokół siebie mam wielu. Cały mój zespół ma prawo wnieść napięcie na każde spotkanie i powiedzieć, sprawdzam, hej, potrzebuję. To miało być na niebiesko. Nie, jakby wiele osób patrzy na moją pracę i ma pełne prawo czegoś ode mnie żądać. W jakiejś interakcji, w kontekście pracy jesteśmy i każdy, będąc równym, mnie kontroluje w tym sensie, a ja innych wzajemnością. Ja tak sobie myślę w ogóle, zastanawiam się, czy w ogóle to słowo kontrola tutaj jest adekwatne, tak, jako do tych miejsc, bo to jest bardziej popatrzenie na jakby, każdy ma, jakby jest autonomia w rolach, to jest jeden kawałek. Jak coś się dzieje nie tak i ktoś zauważa, że może mnie się zdarzyć to, że nie dojdę do celu tak, jak na co się umówiliśmy, no to są te punkty takie bardziej transparencji niż kontroli, tak? Takiego pokazania, gdzie jesteśmy, takiego bardziej śledzenia postępów, ja bym powiedziała, bardziej tutaj bym używała dbanie o postęp, a nie kontrola, nie? Bo kontrola jest takim, że ktoś jest wyżej ponad kimś, a tutaj jest wspólne dbanie o to, żebyśmy szli w tym kierunku, więc w związku z tym, jeżeli ja się do czegoś zobowiązuję, to ja to dowożę albo nie dowożę, albo mówię, że mi coś potrzebne i mamy, a to, że patrzymy na postęp regularnie, no to jest coś, co nam jest po prostu potrzebne operacyjnie, nie? Więc i tutaj jakby ten dla mnie to się trochę zaburza, bo kontrola pokazuje, że ktoś jest nad kimś i ktoś ma większą wiedzę i też ten jakby informację zwrotną daje z punktu takiego widzenia, że wie lepiej. A tutaj bardziej się umawiamy i patrzymy, jak idzie postęp, tak? Mhm, czyli bardziej mówimy o takim monitoringu, tak, rezultatów, ale też drogi dochodzenia, tak, do nich. Niż kontroli jako tak. Też dużo słyszę w tym, co mówisz, takiego ukierunkowania na zbieranie doświadczeń, na jak gdyby budowanie organizacji poprzez te doświadczenia. Dokładnie. Bardzo cenne to, co zauważyłaś, tak. Ja świadomie zapytałam o tą kontrolę, dlatego że to jest coś, co jest piekielnie ważne dla menadżerów. Nadal uważam, że żeby zmienić kulturę organizacji czy sposób działania organizacji, no to fajnie jest i to wydaje mi się być źródłem też skuteczności takich zmian, jeżeli to ta głowa, tak, nawet jeżeli mamy ten system hierarchiczny póki co i chcemy go jakoś inaczej uprawiać, to nasze poletko i zmienić firmę, no to rzeczywiście jeżeli zarząd, jeżeli właściciele, jeżeli szefowie, tak, udziałowcy, nie wiem, czyli ludzie, którzy mają na tym etapie tą formalną władzę i moc sprawczą, w związku z tym decyzyjną. A jeżeli chcą coś zmienić, to bardzo często się mówi, no to wdrożymy właśnie holokrację, wdrożymy socjokrację, wdrożymy turkus, wdrożymy, nie wiem, tam cokolwiek. I ten aspekt właśnie kontroli jest wówczas niezmiernie ważny. To jest jedno z pierwszych pytań i też jeden z pierwszych takich, powiedziałabym, fundamentów do stawiania zarzutów jakby nowym systemom, nowym sposobom funkcjonowania firm i ludzi w firmach, w organizacjach, że no właśnie o tyle, o ile te organizacje takie, tak jak mówicie, szkoły demokratyczne, tak, czy różne tego typu, nie takie firmy, to tam jest jakby większe takie zrozumienie i otwartość, że no tak, przecież oni tak mogą funkcjonować, ale my tutaj w firmie
która jest nastawiona na to, że musimy tam, nie wiem, pewien zysk wypracować i piąć się w rankingach i tak dalej, to ten aspekt kontroli jest dla ludzi niezmiernie ważny. I stąd było też moje pytanie. Ten aspekt kontroli jest ważny, jednocześnie jest pewną ułudą, tak? Ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, niezależnie od tego, w którym miejscu, znaczy pewnie czułam się bardziej, miałam więcej rzeczy pod kontrolą, jak byłam niżej w organizacji, tak? I pracowałam, nie wiem, z pięcioosobowym swoim zespołem, niż jak byłam na samym szczycie tej organizacji, tak? Bo ilość rzeczy, na które trzeba patrzeć, ich wskaźników i tak dalej, to jest mimo tego, że mnie podlegał kontroling jako taki, tak? Także miałam dostęp do tych wszystkich danych takich wskaźnikowych, tak? I na nich pracując. I to, co jest różnicą tutaj, że włącza się bardzo mocno stały monitoring w ramach postępu i to jest dużo mocniejsza tak naprawdę dźwignia do tego, żeby widzieć, jak organizacja działa, niż kontrola przez kilku szefów. Tak, z szerszej perspektywy to jest w ogóle kwestia pewnego paradygmatu, nie? Czy kontrolujemy, czy w ogóle jest zależność przyczynowo-skutkowa w dzisiejszym świecie? Czy to jest tworzenie środowiska, w którym złożoność może funkcjonować efektywnie? Mamy 10:50, czyli zostało nam formalnie 10 minut. Ja myślę, że jeszcze temat dopiero chyba dotknęliśmy, tak naprawdę jest strasznie ciekawy. Pytanie do nas jako uczestników, czy jakieś dodatkowe pytania tutaj do Pauliny i do Ireny mamy jeszcze? To ja mam pytanie, tradycyjnie takie, trochę może kończące. To ja teraz poproszę o taką pierwszą waszą intuicję. Dla firmy komercyjnej takiej, tak, która zaczyna rozglądać się za innymi systemami zarządzania niż taki twardy, hierarchiczny. Co byście, że tak powiem, którą ścieżkę byście proponowały jako taką pozwalającą się trochę bardziej komfortowo oswoić właśnie z tym oddawaniem tej odpowiedzialności, z takim trochę innym sposobem działania? Prowadzić rundy na spotkaniach i moderację. Pierwszy krok. Głos wszystkich usłyszany. To byłby mój taki pierwszy strzał. Czyli krótko mówiąc, bardziej się prowadzimy w kierunku podejścia socjokratycznego, tak? Takiego bardziej modułowego ze spróbowaniem, co nie zmienia, że w momencie, kiedy na przykład, że może być taki moment, że mając już to, w którymś momencie organizacja się zdecyduje, na przykład powie, dobra, to my chcemy już tak na full i wprowadzamy konstytucję i jedziemy holakracją, nie? Ale na przykład grunt tutaj będą mieli. Więc jakby to jest taki najprostszy kawałek, który można, z którego można zacząć, żeby poczuli się, tak jak Irena powiedziała, usłyszeni. Okay. To ja mam jeszcze pytanie. Czy holakracja, czy socjokracja są systemami z duszą, czy nie? Socjokracja bardzo. Będzie bardzo subiektywne. Socjokracja bardzo ma duszę. Holokracja, tak jak powiedziałyśmy, nie? To ona jest trochę remedium na bolączki bycia człowiekiem. I w związku z tym tutaj tą duszą może być większe wyzwanie. Nie jest tak, że trochę uzupełnia duszę informatyka? Troszkę, wiesz co, jest ona, nie chcę być taka stygmatyzująca, tak? Holacracy One jest firmą informatyczną i najpierw tworzyła ten system GlassFrog, więc jak gdzieś to jest w ten sposób obudowane, jak sobie poradzić właśnie z tą częścią białkową, tak? I takie mam czasami wrażenie, że tak zostało zbudowane. Więc socjokracja bardzo dużo duszy i bardzo dużo takiego włączania. Zresztą tutaj
To nawiązanie do kwakrów i do Towarzystwa Przyjaciół dla mnie jest bardzo takie mocne, nie? Że to są jednak, to jest jeszcze taka przestrzeń i taka organizacja, która jak Irena gdzieś znalazła, że w ogóle 9 noblistów się wywodzi z tej organizacji, a też jako organizacja dostali pokojową Nagrodę Nobla, nie? Więc to jest taki, więc tutaj duszy jest. A ja na to patrzę tak, to nie jest wprost odpowiedź, czy ma duszę, czy nie, tylko jak myślę o holakracji, to myślę o takiej osobie, która chce coś robić, która ma w sobie energię, która ma pomysł, która, wiecie, nie to, że walczy z jakimiś przeszkodami, tylko po prostu z tą energią współpracując z innymi naprawdę jedzie do przodu. Robertson mówi jak Ferrari, nie? I tam jest dusza też, jeśli chcemy to ująć w takie słowa. Nie, tam jest taka dobra energia. Socjokracja natomiast jest, dlatego opowiadałyśmy o tej historii tak daleko wstecz. Tam jest tego typu klimat. Zmieńmy, zadbajmy, zróbmy coś w takiej wspólnotowej łączności. NVC niesamowicie się dobrze wpisuje w socjokrację. Zadbajmy o potrzeby innych. Nas jako małej społeczności, nie jakby zaczynając wokół siebie, w swoim najbliższej sąsiedztwie, więc w obu są dusze, tylko troszkę inną energią podszyte. To ja teraz usłyszałam w tym, co powiedziałaś, że w socjokracji jak gdyby jest wyższy pierwiastek takiej służebności wobec społeczności. Tak. A tutaj jest efektywność. Śpiesznej, tak, a tutaj jest taka... Tutaj jest efektywność i założenie, że wszyscy są dorośli i zaopiekują się sami sobą też, nie? Moje pytanie było nie bez kozery, bo to znowu wracając do tego, co ty, Gosiu, powiedziałaś, te hasła wdróżmy turkus, wdróżmy socjokrację, wdróżmy holakrację i dość często patrzymy na to, że to można wdrożyć i to załatwia nam wszystko. A szczerze powiedziawszy, moje spojrzenie, tak słuchając zwłaszcza was, jest takie, że we wszystkim najważniejszy jest czynnik ludzki. I zarówno socjokracja, jak i holakracja, jak i inne systemy mogą nam pomóc, ale jeżeli na poziomie ludzkim nie przepracujemy pewnych rzeczy, to nie muszą nam pomóc, wręcz przeciwnie, mogą być czymś, co nas od czegoś oddali. Czyli to jest chyba dość mocno ważne. Tu troszkę nawiązując do tego, co Andrzej jest w swojej książce, Szef, który myśli, pisał i tam można nawiązać do tego, że chyba te wdrożenia tak zwane były typowymi wdrożeniami narzędzia bez przemyślenia dokładnie po co i jak tego będziemy używać, przy też uwzględnieniu nas jako ludzi i rozwoju. Tak, to bardzo, bardzo trzeba patrzeć na to, w którym miejscu jest organizacja, tak? Czego potrzebuje w danym momencie, jaką ma kulturę organizacyjną. Jeżeli na przykład ma kulturę już taką włączającą, a potrzebuje efektywności, to znaczy, że jest zadbany ten kawałek i holokracja po prostu super nałoży taką nakładkę efektywnościową, tak? I to po prostu pięknie pojedzie, tak? Jednocześnie jak nie ma ani jednego, ani drugiego, no to jest takie wyzwanie, od czego zacząć, tak? O co zadbać? I znowu, jak holakracja wtedy, to z pamiętaniem o tej części tak zwanej miękkiej. Tak jak socjokracja, to trochę to wolniej pójdzie i jednocześnie będzie bardziej włączające. I tak na koniec dnia, po jakimś czasie, tak, bo te przemiany, tak, to nie jest coś, co trwa 3 miesiące, pół roku. To jest coś, co tak de facto organizacje zyskują na tym po 2, 3, 4 latach. Tak, to są typowe zmiany kultury organizacyjnej. Tak? To nie jest przełożenie wajchy z jednej na drugą stronę. Dokładnie. A wielu by tak chciało. Tak. Mamy godzinę za chwilkę 11, więc super i chyba będziemy kończyć. Zgodnie z sugestią tutaj, Ireno, twoją, w odpowiedzi na pytanie Gosi, zrobilibyśmy rundę zamknięcia. Super, fajny pomysł. Czyli w czym wychodzimy z tego spotkania? I ja nie za bardzo widzę nas wszystkich, więc prośba może, jak Ireno, ty byś mogła poprowadzić tą rundę zamknięcia, byłby. Dobrze, jasne. Proponuję Rafał, a potem Rafał Sytek, a potem drugi Rafał. Jeśli podłączę Rafał, drugi, dobra.
Właściwie nie słychać. Nie słyszymy cię. Przepraszam, wrócimy do ciebie za chwilę. Rafale, drugi jesteś? Niekoniecznie. Kamila i Dorota, jesteście? Ja jestem. Niestety nie mogę się wyświetlić, ponieważ mam komunikat, że host mi zablokował wideo. Nie ma problemu. Opowiedz, z czym wychodzisz? Jak ci było dzisiaj? Z czymś bardzo bliskim mojemu sercu. Z taką dużą adoracją socjokracji. Bo ten czynnik ludzki, którego ja nie dostrzegam, dla mnie ta holakracja jest strasznie nieludzka, przepraszam, może za mało o niej wiem, tak? Ale zaraz, bo mi się... W każdym razie z taką z adoracją socjokracji, o tak powiem. Dzięki. Rafał Łożyński. Fajnie, ja się włączyłem, przyniosłem na ogród. Zobaczcie, jak będzie szumieć. Ja mam taką refleksję dotyczącą mojej organizacji, związaną z tym, że to wszystko, o czym mówicie, jest niesamowicie istotne. Natomiast tu użyję tego magicznego słowa, którego nie lubicie, ale ja mam, no może zamienię ten apel na to napięcie. Tak? Czyli moje napięcie polega na tym, że zastanawiam się, w jaki sposób włączyć ludzi w to, żeby nie chcieli poznać te metody pracy właśnie demokracji, czy też socjokracji. To już jakby to, której metody będziemy stosować, prawda? Możemy sobie robić jakieś swoje warianty, myślę, że to tak samo je skrajnie, prawda, że nie ma takich rozwiązań czystych, prawda? Że zawsze jakieś przenikania, role są łączone i tak dalej. Chodzi o to, że my przechodzimy na tej drodze turkusowej, natomiast cały czas mamy problem z włączaniem ludzi w to, żeby cały czas w naszych wymianach poglądów pojawiają się takie sformułowania typu ja nie decyduję. Tak, czyli ktoś z siebie wyklucza, tak, to przecież ja nie decyduję. Podczas gdy bardzo ważna jest rola tej osoby, ale ona sobie jakby od spodu... Ja się zastanawiam, w jaki sposób właśnie podejść do tego tematu tak, żeby szczególnie właśnie ci ludzie IT, bo mam wrażenie, że tutaj jakby organizacja poszła do przodu, a ci, którzy są bardzo, bardzo techniczni, zostali z tyłu, jeśli chodzi o metody. Jakby mówią tak, nam nie zawracajcie tym głowy. My mamy tam swoje problemy. To są jakieś tam te wasze tam turkusy i tak dalej. Nie, my mamy tutaj Scrum, mamy wersję do wydania. To jest dla nas. To jest taka moja refleksja, która jest no, trudna dla mnie, bo mam jakieś właśnie takie napięcie. Co mam z tym zrobić? Jak ja powinienem to działać, żeby ludzie jednak... żeby ludzie chcieli poznać to i podążyć dalej na tej ścieżce, nazwijmy to samozarządzanie. Wiem, że tak długo, ale... Ważne. Jasne. Ponieważ to jest runda zamknięcia, to nie odpowiadamy. Gdybyś kiedykolwiek chciał, Rafale, przegadać, to zapraszamy chętnie porozmawiamy. Rafał Sytek dał znać, że nie da głosu, natomiast napisał, że wychodzi z podstawami, które będzie musiał trochę pogłębić, dużo inspiracji, jak zawsze. Być może ma nadzieję na kontynuację tematu w przyszłości. Dzięki, Rafale. Andrzeju, z czym ty wychodzisz, a potem Małgosia? Ja wychodzę z dużą wdzięcznością, ogromną wdzięcznością, dziewczyny, dla was.
za to dzisiejsze turkusowe śniadanie. Z dużym spokojem i też taką świadomością podstawowych różnic między socjokracją a holakracją. I z taką potrzebą, którą teraz też Rafał wyraził, że w ramach turkusowych śniadań raz na jakiś czas takie śniadanie warto zrobić bez tematu, ale gdy taki problem właśnie jak Rafał masz, taki rzucić, żebyśmy sobie w większym gronie mogli z różnych perspektyw powiedzieć, a jak to widzimy, a czy się spotkaliśmy z tym i jak wtedy zareagowaliśmy, bądź nie. To to. Duży szacunek w ogóle do systemu jednego i drugiego i utwierdzenie z mojej strony, że cały czas my jako ludzie w tym wszystkim jesteśmy najważniejsi, a systemy są tylko po to, żeby nas wspierać, niektóre mocniej, niektóre mniej, ale to my jako ludzie mamy decydować. Jeżeli zapominamy o tym i przestawiamy się, że to system decyduje, to wtedy wychodzi nam, że systemy są bez duszy. To z mojej strony. Małgosiu. Okej, ja sobie wbrew temu, co mówiłyście i wydawało mi się to takie proste, że można sobie przygotować rzeczywiście swoją wypowiedź, jak już się wie, że się będzie następnym, kompletnie sobie nie przygotowałam. A to dlatego, że bardzo mocno ćwiczę bycie tu i teraz i po prostu słuchałam wszystkich wypowiedzi. Natomiast pod tym wszystkim wychodzę z takim po pierwsze niesamowitym zachwytem i podziwem dla was dziewczyny, jak o tym mówicie, jak pięknie nazywacie różne rzeczy, jak niesamowitym językiem się posługujecie i chociaż każda z was jest inna, to stoi za tymi wypowiedziami. Nawet tak czuję to przez ekran, rzeczywiście taka niesamowita troska, spokój i takie poczucie też chyba misji, którą chcecie realizować w świecie i którą chcecie nam dać. I to jest dla mnie takie osobiście, dla mnie bardzo, bardzo duży prezent i duża wartość z tego spotkania. Natomiast jeśli chodzi o same kreacje, to wychodzę z takim poczuciem, że naprawdę można po to sięgać, że to jest w jakiś sposób modularne, że można zacząć od małego kroku, wziąć jedno narzędzie, kawałek narzędzia, tak, i zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało, po to, żeby zacząć ludzi oswajać, przyglądać się, jak to działa w mojej organizacji, jakie to mi przynosi korzyści, czego nie mam na przykład jeszcze, tak, i muszę wykształcić w sobie lub w ludziach, czy generalnie, tak, może czasami nawet na poziomie strategii, jeżeli ona jest mało służebna. I to jest dla mnie fajne, że to nie jest taki Titanic po prostu, którym się trzeba nauczyć nawigować od razu, tylko można zacząć od tej jednej śrubki i to też będzie ok. I da dużą wartość firmie i ludziom. To ja tyle, dzięki. Dzięki. To ja, a potem Paula, ciebie na deser zostawimy. Ja, wiecie, im więcej jestem w tych systemach, tym trudniej mi się o nich opowiada. Dlatego, że przy pierwszym poznaniu one są takie proste, one są takie wręcz mechaniczne. Ale jak człowiek ich doświadczy i zobaczy, jak dużo tam jest interakcji między tymi wszystkimi elementami, jak dużo tam jest życia, jak dużo tam jest takiej dynamiki i takiej złożoności w rozumieniu complex, a nie complicated, no to po prostu jakby jest to przeogromne. Jednocześnie rzeczywiście jest tak, jak mówisz, Małgosiu, są takie konkretne małe kroki, od których można zacząć, żeby doświadczyć i poczuć niesamowitą różnicę. Jak się o niej opowiada w teorii, to człowiek myśli, to tam wielka rzecz mówić po kolei, nie? Ale jak się doświadczy takiego spotkania, to naprawdę ma niesamowitą transformującą moc. Także tak jak mówię, im więcej o tym opowiadam, tym więcej mam sama zachwytu dla tych systemów i dziękuję za zaproszenie, żebyśmy mogły opowiedzieć to w szerszemu gronu. Dzięki. Ja też bardzo się dołączam. Ależ proszę, ja myślę, że może drugą część
za jakiś czas też zrobimy, bo dla mnie to był dopiero początek. To tak tylko. No, także bardzo dziękujemy Andrzeju i Łodzi za to, za gościnę. Ja też mam olbrzymią wdzięczność i też olbrzymią wdzięczność za to, że właśnie mamy okazję też porozmawiać o tym, trochę opowiedzieć o tym systemie i jakby zobaczyć, jak wy to widzicie w momencie, kiedy o tym opowiadamy. I mega fajne są pytania zawsze, bo przekierowują uwagę czasami w miejsca, o których na początku nie myślimy, albo myślałyśmy kiedyś, a już przestałyśmy myśleć, więc bardzo, bardzo, bardzo za nie dziękujemy. Dzięki.